Może jeszcze raz, bo nie było nas. Przepraszamy bardzo za brak dźwięku. Mamy dzisiaj troszeczkę problemów, ale jeszcze raz witamy wszystkich szlachetnych Lachów, Lechów, Wenedów, Sarmatów, gdzie Państwo Polaków, Szydów. Znajdujemy się, można powiedzieć, w takim centrum Solidarności w Wejherowie. Tak, jedyne na Wybrzeżu. Pamięci o Solidarności, kiedy, jedyne na Wybrzeżu. Pana Edwarda Formeli, pod przewodnictwem pana Edwarda Formeli, zacnego, przeszlachetnego człowieka, posła ziemskiego tutaj. Znajdujemy się, żeby kontynuować drugą część Sejmu Pomorza. Nieduża odległość od Pałacu Przemędowskich, prawda? Proste linie, jakieś 200-300 metrów. Drodzy Państwo, i możemy tutaj, no już powiedzmy wieczorkując, bo trudno powiedzieć podwieczorkując, bo trudno powiedzieć, że jemy kolację, ale tutaj w takim zacnym grodzie, drodzy Państwo, na żywo, żeby, no w jakimś sensie na żywo, bo to jest, będzie retransmitowane, ale nagrywamy, żeby zakończyć ten problem wyborów prezydenckich. No i pozostałe jeszcze zagadnienia, które chcielibyśmy się poruszyć. Może ja zagaję, bo to panowie jedzą, jeszcze, znaczy jedzą w znaczeniu, degustują, tak, degustują te delicyje tutaj wejherowskie, którymi nas uczęstował przezasny Edward Formela. Proszę Państwa, zresztą że chcielibyśmy, żeby kilka słów powiedział właśnie o tym centrum, o Solidarności, bo ta pamięć troszeczkę zanika, prawda, szczególnie młodego pokolenia. Skoro tak jesteśmy, to widocznie opatrzność tak chciała, żebyśmy się tu pojawili. Dużo jest takich artefaktów, tutaj pamiątek. No bardzo dużo, prawda? Ale my powiemy, drodzy Państwo, w ten sposób, że rzeczywiście mamy bardzo mieszane uczucia i bardzo no, jesteśmy troszkę skonfudowani. To, co powiedział Cezary, to usta na końcu. To znaczy, jakby jeszcze troszeczkę to powtórzył, bo ta pierwsza część, oczywiście my ją nagrywamy jeszcze awaryjną kamerą, jeszcze fonią, także zabezpieczamy się, żeby Sejm był uwieczniony, prawda? Natomiast szczerze mówiąc, tak, działamy troszeczkę po partyzancku. Natomiast no miejmy nadzieję, że treści, jakie przekazujemy, przesłania nie są takie. A jeżeli są, no to przekazujemy, można powiedzieć, szczerze i tak, jak myślimy. Miej mi to. Drodzy Państwo, ja bym proponował, bo tam na pewno to szmery, słuchaj, byście sobie usiedli, byśmy tak jeszcze z godzinę deliberowali. Aha, tak. Teraz w drugą stronę troszeczkę problemy z tym kamerą. Dobrze. No więc może ja zagaję jeszcze odnośnie tych wyborów prezydenckich. Drodzy Państwo, to co mówił kanclerz Wielkiej Korony Cezary Mariusz Kołuszko. No nie ma stabilności. Wyraził się, myślimy, że dosyć precyzyjnie, prawda? Że na przestrzeni dziejów mamy jakby już wszystkie eksperymenty przeprowadzone na przestrzeni dziejów, ustrojowe. Te eksperymenty były nieraz krótsze, nieraz dłuższe. No my opowiadamy się jako Król Polski Elek jednak za ustrojem monarchii. Pamiętamy, że w tym roku jest rok łokietkowy, rok Halera też. Łokietek, który zjednoczył po 182 latach Królestwo Polskie, prawda, koronacją 20 stycznia 1320 roku. I to była monarchia, można powiedzieć, absolutna jeszcze wtedy, no bo tu trzeba było to rozbicie dzielnicowe jednak dokończyć. Pamiętajmy, że dopiero w XVI wieku, na początku, w 1526, inkorporowana jest Mazowsze. Nie udało się do końca inkorporować Pomorza, nie dało się inkorporować Prus Wschodnich, nie dało się inkorporować Śląska, tak? Więc ten proces zachodził długo, no i na początku skutecznie, a potem nieskutecznie. Być może problemem było właśnie bezdzietność, czy brak sukcesora za Kazimierza Wielkiego. Być może problemem było brak sukcesora za Zygmunta Augusta. Być może problemem była monarchia elekcyjna, to był eksperyment na skalę światową, prawda? Nikt tego nie przerabiał na świecie i chyba do dzisiaj nie przerabiają. A jeżeli przerabiają, całe to już mały kraj. Całe szczęście. Tak. Królów elekcyjnych z tym słynnym interregnium, które nas wykańczało. To właśnie bardzo przypominało dzisiejszą elekcję prezydentów, gdzie był bój o tron, prawda? Nie wiadomo było, czy nie będzie opcji przeciwnej dotychczas, zmiana frontów, zmiana sojuszy. No nie było stabilności, krótko mówiąc, to nas wykończyło. I drodzy Państwo, i mamy dzisiaj sytuację anno Domini 2020, że zadysponowała nam trzecia RP w ramach tej konstytucji z 1997 roku wybory na prezydenta trzeciej RP. Z naszego punktu widzenia są to wybory na naczelnego dowódcę sił zbrojnych, bo taki status ma też prezydent. No i mamy problem, tak, bo w tej chwili 5 lat mija prezydentury Andrzeja Dudy, który, no można powiedzieć w ten sposób, właściwie o tych wszystkich kandydatach, ja bym powiedział w ten sposób, żebyśmy, bo to nieraz trzeba przejść przejaskrawić, żeby zobaczyć, czy to jest właściwy kandydat. Gdybyśmy wzięli całą populację polską, rdzennych Polaków,
czy rdzennych Kaszubów, Ślązaków i tak dalej, to na pewno nie jest klasycznym reprezentacją Polaka czy Kaszuby ktoś, kto ma za żonę Żydówkę. Tak? Nie dyskryminuje tej sytuacji, ale nie jest to reprezentant, nie jest to coś normalnego, nie jest to coś powszechnego, że Polak ma żonę Żydówkę. I pewnie w drugą stronę też to jest. Bardzo prosimy Panie Edmundzie. Tutaj do stołu proszę bardzo siadać, będziemy kontynuować. Jeżeli chodzi o, nie jest też dla nas czymś naturalnym, że obieramy na prezydenta kobietę, która nie przedstawia męża, która nie przedstawia drugą osobę i właściwie nie wiemy, kto będzie, i to jest pewne ryzyko, prawda, kto będzie pierwszą damą w sytuacji takiej, w której znaleźliśmy się w ramach tej masońskiej trzeciej RP, czyli pierwszy raz byłaby to kobieta. Mówimy tutaj o pani Kidawie-Błońskiej. Ja was proszę, żebyśmy się w ogóle wyrażali o nich z takim szacunkiem maksymalnym, jakim możemy, tak? Czyli z panią Kidawę-Błońską. Jest tu pewien problem, tak? Abstrahujemy na razie od poglądów, od sytuacji, od ich, tylko ogólnie patrzymy. Następnie nie jest standardowym, nie jest naturalnym przedstawiciel Polski, który deklaruje się, że jest po prostu homoseksualistą czy gejem. Tak? Nie jest to naturalny przedstawiciel większościowy populacji polskiej. Tak? Nie jest to naturalne. No i można by to ciągnąć, prawda, dalej, bardziej lub mniej pokazując, że ktoś jest bardziej z tej populacji reprezentantem lub nie. Natomiast do wyboru króla, no to każdy szuka genealogii do 10, 50, do 30 pokolenia, żeby to było czysty ten król, żeby miał korzenie szlacheckie, żeby on miał pochodzenie dobre, żeby on w ogóle super żonę miał, super obywatel dzieci. Nie musi. No i po prostu no i król musi mieć takie obostrzone, a na końcu wychodzi, że no tak, ale po tym wszystkim i tak my nie chcemy króla. I znowu się wraca do Bolszewi, że wystarczy, że pokaże żonę, już tam drugie, trzecie, czwarte pokolenie, już nikogo znowu nie interesuje. Zobaczcie Państwo, jaki to jest paradoks, prawda? Że wymogi to do króla i tak dalej, bo nagle król może być despotą, też jakieś są zastrzeżenia i tak dalej. A nikt nie patrzy, że partia może być tak, jak były partie NSDAP, czy KPZB, czy PZPR, prawda, promowały dyktaturę partyjną proletariatu, czy tam jakoś to nazywali, prawda, dyktaturę partyjną. I nikt się nie burzy na temat dyktatora Tuska, czy dyktatora Kaczyńskiego, czy Putina, prawda, i to jest jakby przyjęte, ale król, no to tutaj było. Proszę Państwa, nie chcemy tutaj zajmować się stricte zagadnieniami ustroimy, ale mamy problem, który przed nami stoi, bardzo duży problem. I powiemy szczerze, że nie mamy jeszcze wyrobionego zdania, prawdopodobnie w ciągu tygodnia, dwóch wyrobimy oficjalny, wydamy dokument, bo jeszcze nie jest wydany oficjalny dokument Królestwa Polskiego. Pewnie jeszcze musimy to obdyskutować, rozpoznać teren, bo właściwie nie jesteśmy zmuszeni, żeby dzisiaj podejmować taką decyzję. Bo my nie jesteśmy na musiku. Tamta strona musi zawistować i zawistowała tak jak zawistowała. Dała 14 kandydatów, czyli od, można powiedzieć, od Andrzeja Dudy do Mirosława Piotrowskiego i zawistowali w naszą stronę. Kogo wy wybieracie? A my mówimy, a mamy czas na zastanowienie? Tak, macie czas do 10 maja. Tak? No ale jako królestwo powinniście się wcześniej, żeby podpowiedzieć poddanym i podpowiedzieć obywatelom, jak mają się zachować, jak mają głosować, a wcześniej na kogo mają listy zbierać, podpisy i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym to spotkanie trochę się w tym kierunku przekształca, natomiast ja jeszcze dopowiem w ten sposób, że i to się oczywiście utrwala się i to będzie przekaz, który można później zweryfikować, czy ten król elek to jest jakiś, ma jakiś dar profetyczny, ma jakiś dar przepowiedni. A tu nie chodzi o coś mistycznego, tylko bardziej chodzi o przenikliwość, tak? Że wiemy, że jak pójdziemy na skrzyżowanie, wjedziemy czerwony świetle, to może nas spotkać nieszczęśliwy wypadek, czyli ta nasza. Zapraszamy tutaj pana też, jak pan ma życzenie. Nie, jak sobie ubiorę, ale proszę usiąść się przesuwać. Proszę sobie usiąść, naprawdę. Krzeseł jak u nas ci dostatek tutaj. Tutaj jest miejsce. Bardzo prosimy. Ja sobie okażę. Prosimy. I drodzy Państwo, naszym zdaniem może to być tak, że na przykład, przyjmiemy takie wartości brzegowe. Że może to być ostatnia prezydentura, tak? No przyjmiemy takie wartości, bo coś tam się wydarzy, na przykład wojna wybuchnie, że może to być prezydentura przerwana też, że na przykład ludność się zbuntuje i powie, na przykład my nie chcemy Andrzeja Dudy, my nie chcemy Kidawy-Błońskiej, my nie chcemy Biedronia i będzie to, co za Solidarności, będzie bunt społeczny. Te warunki też musimy brać pod uwagę, bo my nie wiemy, jak się zachowa cała populacja. Musimy mieć pod uwagę, że może być wojna też, tak? Albo hybrydowa, albo zielono-ludzikowa, albo faktycznie hard, czyli totalna. Musimy te wszystkie brać jako ludzie odpowiedzialni pod uwagę. I biorąc to wszystko pod uwagę, ale może wziąć pod uwagę, że wszystko pójdzie według takich
no, normalnych torów, że Andrzej Duda wygrywa i te wybory kolejne prezydenckie będą za 5 lat, samorządowe załóżmy za 3 lata, prawda? To też musimy brać pod uwagę. I powiedzmy tak, powołując się na tą profetyczność, naszym zdaniem może się zdarzyć, w tej chwili to szacujemy na 51%, że pan Andrzej Duda nie wygra. Może się tak zdarzyć. Skoro by ta sytuacja zaistniała, to nasza odpowiedź, mówimy już w drugiej turze, nawet gdyby to była druga tura. Nie wiemy, nie stawiamy, kto może wygrać. Mówimy tylko o sytuacji, że Andrzej Duda może nie wygrać w drugiej turze. I nie wiemy, czy przegra z panią Kidawą, z panią Hołownią, czy z kimkolwiek tam. My na razie o tym zostawmy to. Każda sytuacja, w której nie wygra pan Andrzej Duda, z prawdopodobieństwem około 90% generuje rozwiązanie Sejmu, tego na trzeciej RP. Jeżeli nie wygra Duda, to jest taki tryb warunkowy, koniunktywo. Jeżeli nie wygra Andrzej Duda, to po prostu będą, Sejm się, bo antypis robi wszystko, żeby rozwalić ten Sejm. W związku z tym sytuacja prawdopodobnie wymknie się spod kontroli i będzie bardzo duży chaos, tak? Czyli prawdopodobnie pójdziemy w kierunku rządów Tuska, w tym sensie, czyli niszczenie przedsiębiorczości, po prostu niszczenie, można powiedzieć, Polski już definitywne. Krótko mówiąc, zagraża nam, że już kolejnych wyborów nie będzie. Tak? Jeżeli wygra antyduda i antypis, to kolejnych wyborów może już nie być. No musimy to założyć, że tak może być. I w takim razie, czy mamy siąść i płakać? No nie. I wtedy Królestwo Polskie mówi coś takiego. Powalczmy wtedy, przy tym rozwiązanym parlamencie, powalczmy o wybory do parlamentu. I my stawiamy na Senat, bo uważamy, że będziemy jeszcze za słabi na jesień do wyborów posłów, ale tutaj apelujemy do wszystkich, żeby tak się stało. Jeżeli chodzi o Senat, to tu na Pomorzu, tutaj gdańskim, są 4 okręgi senatorskie. Okręg Pucko-Gdyński, okręg Gdański, okręg tutaj Wejherowsko, można powiedzieć Czuchowski i okręg Słupsko-Lęborski. Chyba tak, a jak żeśmy się pomylili, w każdym razie są 4. Można sobie sprawdzić, bo jest 100 okręgów w całej Polsce. I my chcemy tutaj na Pomorzu, ale całym Pomorzu, powalczyć o wygranie wyborów senatorskich na Pomorzu. Senatorów. Bo popatrzcie, mamy pana Formelę. Ja go już widzę jako kandydata na przykład na senatora. Ja wiem, że to jest skromna osoba. Ale ja go widzę na kandydata na senatora tutaj z okręgu wejherowskiego. Czy byłaby na takie coś zgoda na przykład? No na przykład byłaby zgoda. Senatora. To jest właściwe, żebyśmy się rozumieli, o co chodzi. O Senat. Dlaczego o Senat? Ja wam wytłumaczę. Ponieważ Senat tak naprawdę wywodzi się z byłej Rady Królewskiej i to jest domena królewska. Czyli jakby przynależność królestwa. Bo monarchia w Polsce była mieszana. Na dole była demokracja szlachecka, czyli sejmiki. A u góry był król i Rada Królewska, czyli Senat. I tą koncepcję, o której pisał Wawrzyniec Goślicki, wykorzystały Stany Zjednoczone, tworząc Stany Zjednoczone. Z tym, że oni nazwali nie Senat, a nazwali Kongres, prawda? I Izbę Reprezentantów zamiast Sejmu. Natomiast koncepcja jest wzięta z Polski. A tak naprawdę ta koncepcja jest wzięta z starożytnego Rzymu, kiedy które jeszcze było królestwem. Czyli jeszcze przed narodzeniem Chrystusa, tak. I my, pamiętacie po wojnie, przed wojną kończy się budowanie ustroju za Piłsudskiego, z Senatem. I Senat działa w ten sposób, że jest około 100 senatorów, z tego 30% może wybrać prezydent, 70% są obieralni. W tej chwili wszyscy są obieralni, gdzie Senat niewiele może, bo może zawetować, ale i tak wraca i tak dalej, czyli jest to trochę fikcja. Nic nie może. Ale wrócono jednak do koncepcji Senatu, ponieważ po II wojnie światowej było to słynne referendum 3 razy. Tak, czy jesteś za zniesieniem Senatu, czy jesteś za granicą na Odrzej Nysie, czy jesteś za reformą. Krótko mówiąc, zniesiono Senat do 89. I panie Formela, bardzo pana proszę, panie Edwardzie, bardzo pana proszę, żeby pan przetrawił problem udziału Solidarności, Cezary mnie na to kierował kiedyś, jak Solidarność właśnie zwyciężyła w Senacie. Nikt dzisiaj o tym nie chce mówić w ogóle, że myśmy już raz przejęli jako Polacy Senat i wtedy były jakieś czary-mary, coś zaczęli kombinować, coś zaczęli, jakieś aneksy podpisali, bo Solidarność przejęła według mnie Senat. Senat, a to było ważne, bo nie było konstytucji w 1997 roku. I ponieważ oni zauważyli, że Solidarność przejęła Senat, to szybko Kwaśniewski napisał taką konstytucję, że od Senatu nic nie zależy. Że od Senatu nic nie zależy, że Senat jest takim kwiatuszkiem do kożucha. Rozumiecie, o co chodzi? Że nawet jak zawetuje, to Sejm może przyjąć większością, też większością głosów. Nawet nie większą ilością głosów kwalifikowanych. Na przykład zasada jest taka, że powinna być większość. Powinna być większość, no bo jeżeli jest weto, tak jak prezydenta,
to już żeby to zaakceptować i to jest w ogóle oszustwo intelektualne. A czy warto przypomnieć jeszcze taką sprawę związaną z tym, z akcją wyborczą Solidarność, gdzie później akcja wyborcza Solidarność oddaje władzę Unii Wolności, prawda? No być może, to, co trzeba sprawdzić, ja tylko zwracam uwagę, bo wiem, że wy jesteście silni, żeby na ten element zwrócić uwagę, że moim zdaniem myśmy wtedy przejęli władzę i oni szybko się zorientowali, że Senat jest bardzo groźny. Rozumiecie, że Senat jest bardzo groźny w Polsce i go spacyfikowali, w sensie już nie byli w stanie ludziom wcisnąć, bo jak obiecali, że będzie Senat, to już go tam oczywiście powiedzieli, dzień dobry, zapraszamy, że będą koncepcje. Zapraszamy, zapraszamy. I po prostu to jest nasze zdanie. I teraz my próbujemy drugi raz. I to jest, ja już powoli kończę, to jest nasz respons na sytuację, w której Duda, Andrzej Duda nie wygrał. Czy my go rekomendujemy Andrzeja Dudę? Na razie się wstrzymujemy jakikolwiek stanowisk. Mówiliśmy o, bo tak dla Polski, tak na prawda, myśląc kategoriami, to co mówił Edward von Merla, że rzeczywiście Andrzej Duda, no to jest to słynne mniejsze zło, tak, którego my nie popieramy żadnego mniejszego zła, bo w naszych kategoriach musi być wasze tak, nie będzie tak, wasze nie będzie niega, co pośrodku jest zła. I drugim kandydatem Mirosław Piotrowski. Tak? To są dwaj kandydaci, których moglibyśmy ustawić, tylko że może nie będą konkurować, jeden drugiemu może głosy odbierać. I po drugiej stronie jest antyduda i antypis. No i mamy problem, tak? I dlatego rzucam wam, żebyśmy jednak dopracowali te wypowiedzi, żeby pan Cezary jeszcze troszkę nawet powtórzył to, co mówię o tym stabilitas, że brakuje tej stabilności i że trzeba by się zastanowić nad wyborem człowieka. Może to zrobi jeszcze Andrzej Duda, jak zorientuje się, że może nie wygrać, to nagle się przeprosi z królestwem. Bo jakby puentować tą pierwszą część, to powiedzmy tak. Pan Cezary zarzucił braku stabilitas i powiedział tylko Królestwo Polskie lub tego typu ustrój, no ale my w tej chwili mamy Królestwo Polskie, gwarantuje stabilitas, czyli monarchia dziedziczna, ale senatem bardzo mądrze obieralnym, być może w części wskazywanym przez króla, tak jak my to robimy, i z sejmem walnym, który jest kontynuacją sejmików oddolnych, powiatowych, prowincjonalnych, gdzie jest ciągłością. Czyli rozumiecie, sejmiki, czyli tu jest sejmik powiatowy, prowincjonalny na Pomorzu Wojewódzki i delegaci jeżdżą na sejm walny. Bardzo prosta konstrukcja, łatwo do zrozumienia. Pełna demokracja. Demokracja na dole, ale taka ziemska demokracja, czyli ziemska, odziemska, niepartyjna, a u góry jest król, ale on nie jest wszechwładny, tylko ma obok siebie mądrych senatorów. Około 100, 130, 100, no to będziemy się zastanawiać, bo jakby że stolica pęczniała, to wiadomo, że ta ilość senatorów będzie też rosła. Więc możemy po pierwsze optować za kimś, kto opowiada się za monarchią, za królem, tylko tego typu monarchią, czyli monarchią demokratyczną lub demokracją królewską. Możemy się opowiedzieć za tym, kto akceptuje cywilizację Christianitas. No i to, co powiedział nieobecny tutaj Zygmunt Hazuka, za tym to się opowie za intronizację. My to robimy, tak? Ale wyraźnie też byłoby dobrze, żeby prezydent też się opowiedział, że on co roku będzie intronizował, czyli będzie śluby lwowskie odmawiał i śluby brzeskie. Znaczy, czyli obwoła króla Józefa Chrystusa jako króla Polski. I już wam, słuchajcie, przekazuję to zagajenie, może za długie, przepraszam bardzo. I marszałkowi oddaję głos, żeby kontynuował. Bardzo proszę. Witam serdecznie na drugiej części naszego spotkania. Tym razem jesteśmy w takim pięknym ośrodku w Wejherowie. A gdzie jest obraz, panie marszałku? Się nazywa Wejherowska Wspólnota Pokoleń Muzeum Solidarności. Nie wiem, czy to można pokazać, czy nie. Tak, tak, widać. Tu może pan zbliżyć się troszkę, ale widać, widać. W każdym razie jesteśmy gościnnie. Bardzo dobrze widać, tak, tak. Dobrze. Zaproszenie przez pana Edwarda Formelę. Ale żeby kontynuować, myślę, że ta koncepcja to jest jedyna forma, gdzie można Polskę uzdrowić. Gdzie można uzdrowić polską politykę, polską gospodarkę. Żeby mogła się wyłuskać z tych wielorakich uzależnień. Uzależnień od obcych korporacji, od obcych banków, od obcych wpływów, od nieprzyjaznych nam sąsiadów, z którymi wielokrotnie mieliśmy układy pokojowe, mieliśmy różne umowy o bezpieczeństwo. Niestety, które one były łamane. Zawsze były łamane, granice były przekraczane nocą, i było wszystko już po prostu jak najgorzej. Dlatego naszym zadaniem jest, by ta koncepcja niesprawdzona już od kilkuset lat, od czasów rozbioru, tak? A wiemy, że w 2018 roku obchodziliśmy 550. rocznicę parlamentaryzmu w Polsce.
parlamentaryzm. Proszę pokazać w Europie kraj, czy na świecie, gdzie miało tyle set lat tradycji parlamentarnej. Warto nadmienić, że parlamentaryzm, sejmowanie, sejmiki, to jest wynalazek polski. To jest nasz wynalazek. I jeżeli my to zarzucamy, to tak jakby my byśmy opuszczali matkę w potrzebie. Niepotrzebna, my sobie teraz radzimy, wykształceni, to co dzisiaj słyszeliśmy na kazaniu rekolekcyjnym w Pucku, w kościele Piotra i Pawła, gdzie my nie dbamy o tą ojczyznę, o matkę. I teraz nam się wydaje, że jakiś przybysz będzie nam dobrze życzył. Owszem, on będzie ładnie mówił, ale on ma plany zgoła inne, bo Polska była zawsze bogata we wszystko, w zasadzie. To, co jest potrzebne do trwania, do przeżycia, do egzystencji, do tworzenia łańcucha pokoleniowego. Nam się jednak wydaje, że ktoś nam dobrze radzi. Jeżeli nam zapisują w cudzysłowie w takiej recepcie szczepionki, jeżeli nam została przepisane opryski chemtrails, 5G, zabójcza technologia dla człowieka, jeżeli za chwilę będzie elektrownia atomowa, przez tegoż właśnie Andrzeja Dudę promowana, która jest po prostu szatańskim pomysłem, to nie jest pomysł mądrego człowieka, który chce pokoju. Bo to są odpady. Mało tego, żeby tylko z tej elektrowni, ale będą zwożone z całej Europy. Tak jak dzisiaj. A nie jest tajemnicą, że Europa odchodzi od tego typu energii. A Japończycy już nie chcą słyszeć nic. Polacy, specjaliści na wyjeździe studyjnym, że tak powiem, w Japonii, dokładnie to widzieli i słyszeli w rozmowach z najwyższymi władzami tego kraju. Nie wiem, kto pana Dudę namówił, kto go przekonał i za ile, jakiego użył argumentu, żeby w Polsce budować elektrownię atomową. Podczas gdy Polska posiada zasoby energetyczne przynajmniej na 1000 lat. W zasadzie na zawsze. Bo ciepło ziemi, jego jądro tak długo daje energię, dopóki nie wystygnie, prawda? A technologie współczesne są już na tyle opanowane, że można korzystać z tego właśnie ciepła, zamieniając to ciepło w energię elektryczną, w metan, podziemne wody geotermalne, tak? Także przychodzą podpowiadacze, mówią wam, nie Polaki, my tu wiemy lepiej, bo my mamy demokrację od dawna, tak? Tam nie ma demokracji, tam jest organizacja, organizacja państwa w formule partii. Przykład w Ameryce. Raz jedna, raz druga. I co 5 lat zmienia się, że tak powiem, bieg tej rzeki. I nowe koryto jest szlamowane, tak? Ale z ideą taką, że należy wyciągać ile się da. De facto Ameryka jest bankrutem dzisiaj. Amerykanie siedzą w kieszeni chińskich banków. Bo po prostu aktywa banków chińskich już są wieloset miliardowe. Bilion. Gdyby oni chcieli wycofać swoje pieniądze, to Ameryka jest tylko wydmuszką, niczym więcej, ale z problemem społecznym. Dlatego my Polacy nie powinniśmy sobie takich doradców szukać, sprowadzać, tym bardziej, że oni po prostu nam chcą zafundować jeszcze wariant wojskowy ze swoją bronią do zabijania, ze swoimi pomysłami. Ale o co tam chodzi? Tam chodzi o biznes. Tam rządzą banki. A kto jest właścicielami tych banków, bardzo łatwo można sprawdzić. Każda publikacja czy Wikipedia od razu otwiera. Kto jest właścicielem? Jeżeli my się dowiadujemy, że nasi ministrowie finansów, wyciągani jak króliki z kapelusza, nie wiadomo skąd, nagle fundują obcym bankom, na przykład JP Morgan dostał od pana Morawieckiego 20 milionów na rozkręcenie złotych, tak? Inne tak samo. Jeżeli przychodzą ministrowie z zagranicy, z banku angielskiego, ostatni pan Kościński tak samo, przecież nikt go nie znał. Nie był wybrany w żadnym konkursie ogólnopolskim.
pod tytułem Szukamy najlepszego ekonomistę dla sprawy Polski i Polaków. Tak? Nie ma nic takiego. Nie wiadomo, nagle się pojawia. Tak samo jak ci kandydaci, czy na prezydenta, czy na premiera, czy na ministra. Kiedyś zadałem na antenie bardzo szacownego Radia Maryja pytanie, kiedy będzie konkurs na ministra. Sam bym się zgłosił i na pewno moi koledzy tak samo, no jak kogokolwiek, bo to już w zasadzie nie ma rozgraniczenia. Odpowiedziano mi, ale nie ma konkursów. I właśnie, nie ma konkursów ogólnych, oficjalnych, na osoby wielorako sprawdzone, potwierdzone przez innych, żebyśmy mieli osoby najlepsze, a nie takie, które potem generują nam zadłużenie, mija kadencja, żegnam, idę teraz do Unii Europejskiej. Tak? Nie ma odpowiedzialności. Nie ma również odpowiedzialności posłów przed narodem, przed wyborcami. Dawniej w Królestwie Polskim były tak zwane sejmy relacyjne. Po roku weryfikowało się danego posła. Otrzymał albo zieloną kartkę, czy jesteś ok, albo żółtą, zastanów się, bo masz ostrzeżenie, albo czerwoną i musiał opuszczać. Tak? I w jego miejsce wchodził następny. Nie było wyborów co chwilę i co chwilę inna opcja wybierała, bo teraz my wiemy, jak najlepiej rządzić. I stąd ta tradycja. 550 lat Rzeczpospolitej parlamentaryzmu. A co u nas? Jaka u nas jest tradycja? Od 7 dekad mamy bez przerwy huśtawkę. Lewo w prawo, środek, centrum. Tu nie można niczego zaplanować. Ale na szczęście są jeszcze Polacy, którzy znają swoją historię, są pracowici, mają jakiś projekt na przyszłość, mają dzieci, mają wnuki, tylko władze im ciągle przeszkadzają. Władza wynalazła różne narzędzia, żeby ich po prostu pacyfikować. Podatkami. Jeżeli podatek od emerytur jest ściągany, od emerytur, gdzie każdy uczciwie pracujący emeryt otrzymujący swoje środki, już wcześniej te podatki opłacał w swojej pensji. Podatek za wynagrodzenie, za pracę jest najbardziej niegodziwym podatkiem. Najbardziej niegodziwym, bo to jest praca. Wart jest robotnik swojej zapłaty, tak? A nie ja ci jeszcze oderwę 10%, 20%, bo może tam coś było nie tak, tak? Bo ja potrzebuję na rakietę, na helikopter, albo żeby polecieć za granicę, albo dofinansować w obcym państwie organizacje jakieś, co ma również w Polsce miejsce. Tak? Dlatego my nie cieszmy się, że jakieś plusy idą, tak? Bo te plusy nie są z kapelusza wyciągane, one są z pracy Polaków. 13. emerytura. No po co nam 13. emerytura, jeżeli my mamy emerytury normalne, ale opłacamy co miesiąc podatek. Jeżeli sumujemy kwoty podatku, no to byłoby i 13 i 14. Ale przy okazji 13 i 14 trzeba urzędników, trzeba rozdzielniki, trzeba kontrolę, opłacić to wszystko, masę papieru i są tak zwane koszta przy okazji. Tak? A wystarczyłoby na przykład nie pobierać żadnego podatku emerytury i ludzie by mieli to, co mieli. Tak? I wiedzą, czym to pachnie. Czy jakieś inne plusy, prawda? My nie zasługujemy na jałmużnę. Polacy są na tyle pracowici, że mogą sobie wszystko sami wypracować. Mamy zasoby geologiczne, teraz jest taki jakby jarmark tych zasobów, komu oddać, tak? Mamy energię, mamy zboże, mamy rolnictwo, mamy lasy, mamy wszystko. Polska, gdyby się otoczyła murem wysokości 10 metrów, my sobie przeżyjemy, tak? Oby tylko nam nie puszczali z jakiejś trucizny z powietrza, tak? A to się robi codziennie. Codziennie jesteśmy opryskiwani toksynami pod tytułem chemtrails. Są choroby nowotworowe, są choroby okulistyczne, choroby płuc, bo ludzie oddychają trucizną. I żadna solidarność, żadne organizacje społeczne nie mają okazji zapytać danego kandydata, który nawet w Wejherowie był, dlaczego tak się dzieje? Czy ty to zlikwidujesz? Nie wiem, kto go o co zapytał, ale takich pytań na pewno nie było. Wyjechał tylko w Glorii
takiej, że był, odwiedził, dostał uścisk, dostał kwiaty, laurkę. O, i tu mnie ludzie popierają. Ale oni nawet nie wiedzą, co nadal mu w sercu pika, tak? Co tam, jakie plany on był. Dlatego musimy mieć kandydata wielorako sprawdzonego. Sprawdzonego, którego trzeba przepytać, któremu trzeba zajrzeć nawet do jego genealogii. Bo poważne państwa tak robią. Poważne państwa tak. Jeden z profesorów polskich był w Izraelu i w Jerozolimy pytał właśnie pewnego rabina Jerozolimy, jak to właśnie odbywa, że macie taki porządek. Bo my sprawdzamy. Do piątego pokolenia. Bardzo pogratulował temu rabinowi, tenże profesor, tak? I oni po prostu znają dokładnie, nie wiadomo, z czego tak. A do nas przychodzi człowiek, który się ładnie ubierze, dobry garnitur, nawet nie wiemy, czy on jakimś miał dorobek w swoim życiu. Po prostu jestem. Weźmiecie mnie, ja wam wszystko załatwię. Ale potem nikt go nie rozlicza. Po kadencji nikt nie rozlicza, a dawniej nawet groziła kara główna. Albo ścięcie króla, albo nawet wypędzenie, tak? Zdarzały się takie, jeżeli się sprzeniewierzył. U nas są bezkarni wszyscy. Dlatego to zadłużenie nasze i licznik zadłużenia bije. A Polacy mają nadzieję, że ktoś im coś da. Nikt im nie da. Bo ci, co rozdają, sami niczego nie wypracowali. Tam w ich po prostu dorobku nie ma nic. Żeby tam chociaż był jakiś tom dobrze opisanej historii Polski. Prawdziwej historii. Nie ma nic po prostu. Dlatego uważamy, że żeby poprzeć jakiegoś kandydata, musimy go bardzo dokładnie rozpoznać. Bardzo dokładnie. I musi odpowiedzieć de facto na pytanie każdego Polaka. Czy on jest nasz? Czy on będzie nam służył? Czy przyjedzie może z kraju obcego ktoś i powie, nie, proszę pana, tu mamy inną koncepcję dla was. Tak? Pan musi zmienić swoje obietnice. I tak to się dzieje. Obietnice niespełnione bardzo szybko są zapominane, bo w to miejsce wchodzi tak zwana metoda fałszywej flagi. 500+, prawda? Emerytura. I już zapomnieli ludzie, że miało nie być aborcji, prawda? I wiele innych rzeczy. Gdzie to zostało? Nie ma. O tym się nie mówi, bo to jest niewygodny temat. Dlatego zdecydowanie jestem przeciwny temu, żeby w ciemno popierać kandydata, który po prostu chce dla Polski jakiegoś mniejszego czy większego nieszczęścia, ale zawsze nieszczęścia. Musimy to poznać, musimy to po prostu zweryfikować. Dlatego pojawia się nieoczekiwanie wczoraj, nawet rozmowę mieliśmy z panem Mirosławem Piotrowskim, który jest absolwentem KUL-u, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, jest prawnikiem, jest dyplomatą, ma normalną rodzinę, ma czwórkę dzieci, jest znany przez tutaj naszych kolegów nawet też osobiście i może się pochwalić, nie ma nic do ukrycia w swojej genealogii, bo nas interesuje genealogia. Jak powiedziałem, do piątego pokolenia pokaż mi swoich przodków, a będę wiedział, o czym mam z tobą rozmawiać. Prawda? Dlatego nie bójmy się zadawać pytania politykom, którzy myślą, że my im wszystko, na wszystko pozwolimy. Nie. Mieliśmy przykład również na wyborach tutaj samorządowych. 5 kandydatów, nie było szans, żeby z sali padło jakieś normalne pytanie. Bo pan dziennikarz z mikrofonem wszystko załatwiał. Pod pozorem debaty wyborczej. To nie jest demokracja, to jest oszustwo. Oszustwo, którego trzeba po prostu się wstydzić, a nawet brzydzić. Wasza Wysokość, ja kończę swoją wypowiedź tym, żeby Polacy rozpoznali wszystkie osoby, kandydatów i mieli dla nich, przynajmniej każdy Polak, po 3-4 pytania. I żeby te pytania usłyszeli, na te pytania usłyszeli odpowiedź i żeby ona była szczera, nawet z ręką na sercu. I tego sobie życzmy. Wszystkiego najlepszego. A ja tutaj przyniosłem trochę do oglądania. I to jest tutaj pocztówka zrobiona na Strzelnicy Turków. No ale my o tych tematach jeszcze porozmawiamy. My teraz mamy temat wyborów i myślę, że tutaj ktoś jeszcze, może czy pan Edward, czy pan Cezary,
Bardzo proszę. Uzupełnię jakąś wypowiedź swoją, tak. Bo to musimy tutaj dzisiaj roztrząść, tak? Ja ten muszę temat sobie spisać nazwisko, bo ja będę miał zdjęcia. Ja napisałem. Będzie jeszcze na kartce pan. Można pani Edwardzie prosić, bo mam do pana sprawy. Ja nie mam. A jeśli chodzi, przepraszam zupełnie, Solidarność, pierwszy Senat Solidarności. Tak. Na 100 senatorów 99 było z Solidarności. Wie pan, że ja. Gdzie ta proporcja się zapodziała? Gdzie ta proporcja się zapodziała? No zobaczymy, to napiszę. Więc mam. Solidarność praktycznie już nie ma. Solidarność umarła. Są tylko osoby, które się podszywają pod działaczy Solidarności. Ale duch został może. Duch został. 100%. My to tutaj widzimy w tym miejscu, tak? Ale ludzi nie ma. Nie ma ludzi, którzy by zostali. Mam do pana sprawę. Tak. Na pewno żył pan w okresie komuny, czyli tej bolszewii, 44 lata. Ja żyłem nawet tutaj, siadaj. 44 lata, 70 rok, 68, 56, 74. 73 jestem urodzony. Rozumiem, ale to ten czas, tak? I trzeba wyraźnie powiedzieć, że ta dyktatura chłopów i robotników zorientowała się, przynajmniej pewna część światłych, tych, którzy byli przy władzy, że ten system jest nienaprawialny. Tamten system jest nienaprawialny. I stwierdzili, że tak, można to zmienić, ale w układzie tym, który myśmy byli, czyli z Rosją, nie da się tego zmienić. Natomiast można kontrolować zmiany. I wtedy stwierdzono, że jedyną siłą, która przez 44 lata pokazała, że cokolwiek może zmienić, to są robotnicy i chłopi. Tylko trzeba ich kontrolować. Dlatego tamten system najpierw stworzył grupę jak KOR i im podobni, tak, wyselekcjonowanych służbistów komunistycznych, którzy fantastycznie się sprawowali w tamtym systemie i oni jakby czekali na moment i na układ, w którym masa krytyczna narodu polskiego się przekręci. Czyli kiedy 10 milionów Polaków jednym głosem będzie mówiło. Stwierdzili, że tylko to mogą zrobić robotnicy chłopi. Nikt inny tego nie zrobi. Inteligencja była za słaba i za prymitywna. Natomiast te 10 milionów robotników związanych w dużych zakładach mogło to zrobić. Komuna nic nie zrobiła, żeby przeciwdziałać temu, żeby zmienić to, żeby nie doprowadzić do tej sytuacji, która wybuchła w sierpniu 80 roku. I doszliśmy do sytuacji takiej, że z jednej strony mieliśmy 10 milionów, czyli duch Polaka, duch, wyjątkowy duch Polaka, Polaków, a z drugiej strony czapę mieliśmy komunistyczną. I dzisiaj jesteśmy po 40 latach, minęło 40 lat, z tych 10 milionów najprawdopodobniej połowa nie żyje, tak, ale ci ludzie zostali. Oczywiście oni mają przetrącony kręgosłup w wielu przypadkach. Mocno przekrącony, bo zawiedli się na tym wszystkim. Nie rozumieli tego, zagrali i przegrali z kretesem. Ale mamy inną sytuację. Dzisiejsze spotkanie. Dzisiaj jest pan jako przedstawiciel tej Solidarności z 80 roku i przepraszam, że tak znowu brzydko powiem, czapa Królestwa Polskiego. Czy to jest różnica, czy olbrzymia różnica, czy w ogóle się nie da tego porównać? No nie da się tego porównać, bo nasze spotkanie jest spotkaniem, które może nigdy nie powinno, do którego może nigdy nie powinno dojść. Ani pan, ani my, myśmy do tego żeśmy nie parli. Ani myśmy nie w jakiś sposób nie próbowali pana w jakiś sposób nakierować. Sam pan, przeświadczony duchem, poprosił nas. Myślę, że pan miał podświadomość i świadomość tego, że królestwo może dać inną gwarancję niż Bolszewia 40 lat temu. I my jesteśmy przeświadczeni, że tak jest. Oczywiście nie możemy dać gwarancji, że w przyszłości nie popełnimy błędów.
ale nie zdradzimy, nie oszukamy, nie wykorzystamy, nie zniszczymy ducha, który Pan z sobą przyniesie. Możemy tylko go wzmocnić, bo my jako Królestwo mamy łaskę Bożą. A Pan wielokrotnie dzisiaj się powoływał na łaskę, na znaki. Znaki to jest łaska Boża. I teraz, czy możemy skonsumować po 40 latach tą masę krytyczną, która dzisiaj też jest potrzebna do tego, żeby nastąpiły rzeczywiste zmiany w Polsce. Rzeczywiste, nie papierowe, nie na 5 lat. Mniejsze zło. Nie jakaś tam prymitywna stabilizacja na krótki okres czasu, a później palce w tyngi, paznokcie w tyngi, nie wiemy co robić. Tak? Myślę, że to jest szansa. Muszę panów zmartwić, że PiS został po to wymyślony i dopuszczony do władzy, żeby dać ludziom pewne walory pieniężne, żeby nie doszło do przekroczenia masy krytycznej. Dzisiaj widzimy, że inna władza w Polsce tego by nie dała co PiS. Bo dzisiaj, nawet w tym momencie, dzisiaj oni mówią, że 500 plus to jest złe, 1000 dla emeryta to jest złe i tak dalej, i tak dalej. Nie ma drugiej siły zła, która by to dała. PiS był jedyną siłą, która mogła to dać. I jest to zrozumiałe, bo oni jakby przeszli na stronę dobra, tylko do końca nie chcą. Oni nie wierzą, że to jest możliwe, żeby dobro walczyło, żeby dobro zwyciężyło. Ale oni zostali wymyśleni po to, żeby uspokoić problemy społecznościowe w Polsce, żeby wytłumić, żeby nie doszło do ponownego wybuchu Solidarności z 80 roku. Dzisiaj mamy taką sytuację, że emeryci mówią, no, jak PiS odejdzie, to 1000 zł skąd ja wezmę, tak? Dzieci i tak dalej dostaje 1000, 2000, bo ma 4, 5 dzieci. Jak oni odejdą, nie będzie tego, to jak ja wyżyję swoje dzieci, tak? Przecież nikt mi tego nie da. A obrażają mnie, że ja jestem prymityw i nie chcę pracować, tak? W związku z tym ta zmiana była potrzebna, ale to znowu była zmiana kontrolowana. Kontrolowana po to, żeby społeczeństwo polskie nie podskoczyło. I ono dzisiaj nie podskoczy. Nie podskoczy, bo naturalną rzeczą jest to, że wszyscy żyjemy na skraju egzystencji. My, pomimo, tak jak panowie, 40 lat pracy, strata zdrowia, etc., etc., nie mają spokojnej emerytury, tak? Nie mają. Nie mają zabezpieczeń, nie mają 100 tysięcy na koncie, żeby spokojnie żyć w okresie emerytalnym, tak? A dzieci to różnie dzisiaj, albo wyjechały, albo nawet nie chcą znać rodziców, tak? W związku z tym mamy określoną sytuację bardzo negatywną. A świadomość, jeśli możemy szukać tej świadomości, to ona jest tylko w tych ludziach Solidarności sprzed 40 lat. Oni mają właściwą świadomość rzeczy. Właściwą. Taką, jaką nam potrzeba Polakom. Ale zrozummy, że oni zostali ciężko poszkodowani. Bo oddali wszystko, co możliwe. Serce, rodziny i tak dalej, i tak dalej. I zostali wgnieceni w ziemię. Ale myślę, że jeśli by był właściwy przekaz do nich, i dotarłby do nich, to myślę, że mogliby drugi raz zaryzykować. Mogliby. Można? I więc ja dziękuję za ten wspaniały wywód. Słuchałem pana z uwagą. Mądrze pan mówił, ale wie pan, cofnijmy się do 70 roku. Pan przeżył ten czas, tu jak siedzimy wszyscy. Proszę, woda jest tam. Gdyby nie wybuchło to powstanie grudniowe na Wybrzeżu, to też nie wiadomo, jakby się to potoczyło dalej w Polsce. Więc tak na Kaszubów zawsze narzekali, że Kaszubi to, tamto i tak, że z Niemcami trzymają. Ale jakoś ci Kaszubi zawsze odpierali pierwsze ataki. Proszę popatrzeć na historię. Napaść na Polskę Szwedzi, Kaszubi odpierali. Jeszcze wcześniej Krzyżacy byli, później Prusacy. Później zbliżamy się do okresu
powojennego też tutaj były różne zawieruchy wojenne, to i tak dalej, wiem jak to było. I następuje okres powojenny. Komuna jest silna, mocna. Ma wszędzie swoich przedstawicieli w sejmach, w organach różnych i tak dalej. Nikt nie może podskoczyć. Jak ktoś podskakiwał, to czapa nie było i tak dalej. I w łeb. Więc powstała organizacja, tak zwani żołnierze wyklęci. Była dalsza część Armii Krajowej. Ludzie, prawdziwi patrioci z krwi i kości. Teraz zaczyna się o nich trochę mówić. Niektórzy chcą na tym kapitał zrobić. Ja dzisiaj byłem na uroczystościach, tak patrzę, przypatruję się i tak sobie w duchu myślę. No, wy jesteście tutaj, pokazujecie się, ale za parę dni, będzie 12 marca, pójdziecie tam, na ten ruski cmentarz. Ale to tak nawiasem. I do czego zmierzam teraz? Fajnie, że była tam młodzież dzisiaj, mundurowa, ze szkół tu, z Redy, z powiatu wejherowskiego, z Rumi, z Wejherowa i tak dalej. Tutaj pani starosta stanęła na takim swoim, jak to się mówi, zadaniu. I to wypełniła. Ona to stara się robić tak, żeby tej młodzieży przekazać. To tam jest pedagogą uczyła. Zaczekaj, zaczekaj. Ale ja nie będę się na tym rozwodził. Ja to do rana możemy rozmawiać. Natomiast ja teraz jeszcze się wrócę tak. W 70 roku było tragicznie. Ja mając 17 lat uczyłem się zawodu u prywaciarza w zakładzie samochodowym Gdańsku-Oliwie. Przyjeżdżały samochody, dryndziarze, taksówkarze. No ja słuchałem, jak to młody chłopak w kanale. Ty, stocznia stanęła, Lenina, tam 25 tysięcy ludzi pracowało. No to mnie chłopaka to poderwało. Jak? A historię znałem trochę, bo świetnie, bo ci dziadek opowiadał, jeden, drugi. No i tak tego. I po tej pracy pojechałem do Gdańska. Gdańsk płonął. Płonął normalnie Gdańsk. Widziałem to, brałem w tym udział, też tam rzucałem kamieniami, bo innej broni nie było, tam były szyny tramwajowe, był dzień taki pochmurny jak dzisiaj, deszczowy, no i była ta walka. Nie mogłem zajechać do domu, w Rumi mieszkałem, więc przygodnie z takim kolegą, żeśmy się u jakiegoś gościa zatrzymali starszego na sprzęta. Na drugi dzień pojechałem do Gdyni. Jeszcze w Gdyni byłem przed 8 godziną na pomoście, to tam były jeszcze strzały. Przy mnie dostała dziewczyna rykoszetem w szyję z kwiatami, do tych żołnierzy chcieli ich tam poprosić, do stoczni przejść. To naocznie widziałem. Tych rannych zbieraliśmy na drugą stronę, do samochodu, do szpitala, żeby ich tam odwozili. Tam nikt nie patrzał. Ja też mogłem kulą dostać. Kula nie wybiera. Widocznie Pan Bóg tak chciał, żebym pewne rzeczy jeszcze zrobił. No i teraz streszczam to. Następuje 80 rok. Budzi się Solidarność. Na tym już myśleli. Tam, czyli te Geremki, Michniki, inne i tak dalej. Jak to tą władzę przyjęli, tam komuniści z nimi też się współdziałali, taka jest prawda. Byli też tam nie ludzie uczciwi, ale dużo było, jak to się co chcieli, kapitał ugrać na ludziach, na robotnikach. Ale byli bardzo mądrze też i kapelani. Święty panie ksiądz Hilary Jastak, inni kapłani w Gdyni, tu na Wybrzeżu i tak dalej. I on zapoczątkował, żeby nie ludzie wychodzili na ulicę, tylko w zakładach siedzieli. Okupacyjny strajk. I tym była władza zaskoczona. I teraz tak. Poprosili księdza Hilarego Jastaka, żeby przyjechał do stoczni, odprawić mszę świętą. Bo teraz tak, ludzie nie wiedzieli, co to będzie. Tu manewry na Bałtyku, armia, jak to ruska. Byliśmy wtedy w tym sojuszu, jak to się RWPG i tak dalej. Układu Warszawskiego. Tak, Układu Warszawskiego. No i mówili, że no to desant wyląduje w stoczni i rozsadzi to wszystko. Więc nikt nas nie wiedział, jaki będzie następny dzień. I ksiądz Hilary Jastak święty pamięci dał rozgrzeszenie, takie jak to się Jarek nazywa? Zbiorowe, a policja. Ale powiedział, jak się strajk zakończy, to wszyscy do spowiedzi i tak dalej. Odpust taki, nie? Tak. Ale po dwóch dniach zorientowali się, że już zaczyna się jakoś to tak stabilizować. Nie ma jakichś antagonizmów, że ten partyjny, ten bezpartyjny. Co dzień była msza. Święty pani ksiądz Edward Ryba wygłaszał też płomienne kazania. Tu się u nas stocznie kończyło i poszło przez płot do portu. I to ludzi cementowało. Ten duch był potrzebny. Gdyby nie było tego ducha, to by nie było tego zwycięstwa i tak dalej. Więc takich nam ludzi potrzeba, mądrych,
którzy umią z ludźmi rozmawiać i autorytet jest i ludzie mają do nich pełne zaufanie. Dzisiaj też jest nam potrzebny jakiś taki autorytet, żeby ludzie po prostu wiedzieli, do kogo się zwrócić, kogo uwierzyć, czy ktoś za nimi stanie, ktoś za nich się wypowie i tak dalej. No ludzie są ludźmi, no różnie. Teraz jest bardzo niebezpieczna sytuacja w naszym kraju z tego względu, ponieważ są rodziny pokłócone na tematy polityczne, jak ktoś rozmawia, a ten jest z PiS-u, a ten jest z Platformy. Ja jestem bezpartyjny, mówię szczerze, jestem apolityczny. Kontroluję jednych i drugich, patrzę jak źle, to mi od razu prosto z mostu mówię. Nie muszę tam do nikogo należeć, jestem apolityczny. Jest to ciężkie zadanie. Ja uważam teraz, powinni też tacy kapłani, jakby święty panie ksiądz ten Jastak, Popiełuszko, mieliśmy takich, co ludzie umieli, jak to się w tym duchu trzymać. Bo bez tego nie byłoby tej przemiany. A w tej chwili zrobili tak. Rób ta co chce ta, ma ta co chce ta, markety pootwierali, w niedzielę najlepiej chodźcie, do kościoła nie idźcie, tylko z marketu będziecie żyli, market wam wszystko da. Zakład jest jaki jest, ale w sobotę o 13 te domy, te wrota zamykają, w niedzielę są pozamykane. A tu były potwierane. No teraz troszeczkę się ruszyło, zaczęli tam walczyć, przypominać sobie. Ja temu posłowi Śmiatkowi też powiedziałem tutaj w Wichrowie, jak był w pałacu, tam co byliśmy dzisiaj. My, Janusz, walczyliśmy o wolne soboty, a teraz trzeba walczyć o wolne niedziele. I tak nie może być. Więc teraz tak, odchodzą od ludzi, już niektórzy jak to się na zakłęcnęli się władzą, zapomnieli i tak dalej, a no niestety historia się upomni. I obawiam się tego, teraz po tych wyborach czasami, żeby nie było, jak to się mówi, jakiegoś zgrzytu, bo coś w powietrzu wisi, ale nie daj Boże, Pan Bóg czuwa, opatrzność też. Miejmy nadzieję, że to jakoś się zacznie powoli krystalizować, że ludzie wrócą do źródła, do którego powinni wrócić. Jeżeli człowiek rozpoczyna dzień znakiem krzyża i odmawia modlitwę, ja dziękuję Panu Bogu za minioną noc, za miniony dzień i tak dalej, taka jest prawda. A dzisiaj ludzie tak, mają wszystko, mają internety, mają faksy, telefaksy, różne urządzenia. W czasie strajku nie było tego. Ja tam później pokażę. Byli harcerzy, byli kurierzy, co przenosili tu za pazuchą pocztę do rodzin i tak dalej. I to była wielka odwaga. Taki był pan, taki, nikt nie patrzył, co z tego będzie miał, za ile, co, jak. Poświęcali się ludzie. Tak samo tutaj kapłani, którzy organizowali paczki lekarstwa za granicy dla ludzi, których nie było stać za komuny. Nie było stać, taka jest prawda. I o tym się zapomina. Źle się dzieje, że o tym się nie mówi, nie przypomina się, tylko gloryfikuje się niektórych ludzi, co jak to się mówi, weszli na plecach naszych. Ja nie byłem nigdy w pierwszym szeregu, byłem w drugim szeregu, ale ci ludzie w drugim szeregu w stanie wojennym więcej odegrali jak ci w pierwszym. Dlaczego? Ponieważ oni już siedzieli, byli internowani albo skazani, a my musieliśmy dalej walczyć, biegać, żeby te rodziny wspomagać. Na nich pieniążki, na nich lekarstwa, paczki, tak, bo oni by się załamali. Dzięki tej naszej pomocy, hojności i tak dalej, to te rodziny przetrwały. I to zaczęło się wszystko powoli jakoś tak stabilizować. No komuna widziała, że się słaba, to wszystko, no i wtedy to pękło, nie? Także w Solidarność Pan powiedział 10 milionów ludzi. Proszę Pana, w tych 10 milionach, jak było, powiem Panu szczerze, takich oddanych ludzi, te 2-3 miliony to było, ja wiem, jak było w stoczni, a partyjna się bała, ten się zapisał tam, potem... Lecimy. Dobra, cześć. Zabawię. Potem uciekali ze stoczni i ta władza chciała na nowo przejąć tę władzę i nie pasowało to. Komuna wszystko podpisze, ale patrzą, żeby już to szybko zabrać tą władzę. No i co się stało? Stan wojenny. I stan wojenny podzielił społeczeństwo. Taka jest do dzisiejszego dnia. Mamy pokłosie tego wszystkiego. Nie został Jaruzelski rozliczony, nie została cała ekipa rozliczona. Taki Cimusiewicz jest teraz w parlamencie, taki Miller jest w europarlamencie, komuniści. I teraz podskakują. I stworzyli jakieś kody, nie kody. Gdzie ci ludzie byli w tamtym czasie, jak my jeździliśmy do Gdańska na barykady walczyć, na różne protesty. Teraz oni się za bohaterów tu uważają. Ja mówię, w tamtych czasach trzeba było wychodzić na ulicę. To była odwaga. A dzisiaj, no,
Jest takie, ale ja myślę, jestem dobrej myśli, jestem optymistą. Opatrzność Boża czuwa nad Polską i myślę, nie dojdzie do tego, żeby po prostu tutaj chciał ktoś, jak to się ugrać znowu swoje. Natomiast, ja bym powiedział, żeby tylko wojnie nie było. Edmund, spokojnie. Ja myślę tak, że przebudzi się naród. Musi być przebudzenie w tym roku. To są dwie dwudziestki. 2020. Ta data coś mówi. Ja tak się zastanawiałem. Dwie dwudziestki. I nam dane było to doczekać. I dane nam było się dzisiaj tu spotkać, żeby rozumieć. Jak będzie? Sam Pan Bóg wie, ma swoje plany. My jesteśmy tylko małymi tutaj pionkami, ale my musimy się szanować. Jeden drugiego wysłuchać. Pan mówił tutaj, pan marszałek, król będzie mówił tutaj. Mamy swoje poglądy, ale jeden drugiemu nie przeszkadza, rozmawiamy i tak powinno być. A nie, ja słyszę w telewizji, przekrzykują się, nie wiadomo o czym chodzi, w Sejmie ludzie, no nie. Powinno być to rozwiązane, monarchia powinna wrócić do kraju, korona polska zamknięta z krzyżem u góry, nie jakaś tam otwarta, albo jakiś orzeł jest jeszcze, dwie ruskie gwiazdy ma to w boku, masońskie. No, no kochani, ja to powiedziałem, jak byłem w Sejmie 3 lata temu, tam do marszałka świętej pamięci Morawieckiego, mój ma pan rację. Ja chciałbym doczekać, doczekać tego czasu, kiedy będzie w polskim Sejmie wisiał orzeł piastowski, o tak jak tu ma król, z koroną pełną. Też macie, widzę, właśnie, tu macie, tam macie. Tak, tak, tak. I z krzyżem. Szanowni Państwo, ja na te tematy to bym rada dyskutował, ale nie chcę zabierać tutaj czasu, bo macie ograniczony czas. Proszę, nie kolega się wypowie trochę. Ja tylko ewentualnie dla spuentowania tego, co pan mówi. Dla spuentowania. No spuentowanie jest takie. Ja jedno zdanie chcę powiedzieć, tak? Większa wiara w Pana Boga. Zgadza się. Wyciszyć się, rozmawiać w rodzinach, star się przekazywać doświadczenie, swoją historię, podpowiadać i ukierunkować się, a nie tylko czmyk i za granicę nie podoba się. Za komuny nie byłoby tego. A dzisiaj dowód wyciągnie, nawet przez granicę nie musi pokazywać i tak dalej. Ja pamiętam za komuny, jak my jeździliśmy, nawet do tych głupich DDR-ów tutaj. Nas trzepali, sprawdzali to, tego, jakbyśmy byli najgorszymi przestępcami tutaj i tak dalej, nie? Ale to było, minęło. Natomiast Zachód otworzył te granice też celowo, żeby to się przemieszało, wymieszało się to. Swoje towary upłynniać, produkcja, to jest logika, nie? Handlu i tak dalej. Kto silniejszy, mądrzejszy, ten zdobywa wszystko i tak dalej. Także my musimy mieć, jak to się mówi dzisiaj, oczy otwarte i uszy otwarte. I słuchać głosu wewnętrznego, co nam podpowiada. I Pana Boga. A wtedy będzie dobrze. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Polacy mają taką przypadłość, że bardzo dobrze się integrują w momencie zagrożenia. Chciałem powiedzieć, tak. Bardzo się integruje. To było w roku 20. Tak. To było za komuny, wypadki też stoczniowe, 70. rok, 80. Solidarność, integrują. Ale potem nie ma wysuwanych takich wniosków, nie ma mądrości z tego wszystkiego. Nie umiem zagospodarować tego. Tak. Przepraszam, w tym momencie wchodzą nowi gracze. I oni przejmują inicjatywę. Tak jak Solidarność zagarnęli, spacyfikowali, bo ci, którzy rzeczywiście w Solidarności byli, czyli pan Gwiazda, pan Wyszkowski, paru innych, gdzie oni są? Ich nie ma, ale weszli... Walentynowicz, która została zamordowana. Są dalej skromni ludzie, ja to widziałem Gwiazdę tutaj. I tutaj my przez te wszystkie wieki, lata, czy niewoli, nie wypracowaliśmy metody. Metody na utrzymanie porządku. I tu jest właśnie, my tu po to dzisiaj jesteśmy, żeby tą metodę podpowiedzieć, a wręcz położyć ją na stół. A czy oni wypracowali metodę anarchizacji całego? Tak, oni żyli na metodzie strachu. Metodzie strachu i fałszywej fladze. Dlatego trzeba wrócić do źródła, do porządku, do prawa Bożego. I nie możemy się tutaj z kimś fraternizować, który przez pół roku jest w partii, a pół roku jest w kościele na przykład posługującym, a potem idzie na jakąś inną pielgrzymkę polityczną czy kościelną, tak? Bo tych ludzi nie brakuje, bo my nie mamy okazji ich przepytać. Oficjalnie, ja powtarzam to jeszcze raz, na debacie wyborów samorządowych nie było, jeden pan chciał na sali, 200 osób siedziało, chciał zadać pytanie, to chcieli go wyprowadzić siłą, bo nie jest ta konwencja.
A gdzie jest konwencja? W telewizji, wszędzie debaty to redaktorzy prowadzą. Tak. Polacy nie mają możliwości zadania pytania i dlatego, jeżeli będzie obierany ktoś z danego okręgu, z miasta, Wejherowa, Puszka, to będą kandydaci, ludzie wiedzą sąsiedzi, jak to siedzi. I powiedzą, ty facet nie, bo ty nadużywasz, żonę bijesz. Ty jesteś dobry, ale ty tam miałeś jakieś grzeszki, tak? Coś ukradłeś sąsiadowi. Ale tamte, o, tamte jest dobre, tam rodzina, jak się należy, wszystko jest dobrze. Mądry, nie rzuca się w oczy, bardzo pracowity, wykształcony. No czemu nie ten? Zgadza się? Ale ja się boję. No czego się boisz? No, bo mogą mnie oskarżyć. O nie, od tego są twoi wyborcy i oni cię obronią. Wybiorą i będą bronić. Obiorą i obronią. Ale jeżeli się przeniewierzysz, pójdzie siedzieć. Pójdzie się nawet po pół roku, a na pewno po roku, bo będzie Sejm taki kontrolny, tak? A co dzisiaj jest? 4 lata bezkarności i kopa w górę, tak? Mm-hmm. Więc i jeszcze o to chodzi. Odprawa godna. Dlatego my mamy dużo doświadczenia, my doskonałe opowieści mamy, jak było, kto z kim i tak dalej, ale nadal nie mamy metody. Nadal nie mamy, żeby to przerwać, żeby rzeczywiście Polak czuł się bezpieczny, żeby miał odpowiedzialne władze. Zweryfikowane do 5. pokolenia przynajmniej. Żeby ministrowie byli obierani, wybierani w otwartym ogólnopolskim konkursie na przykład. Tak jak jest dyrektor IPN-u, muzeum, tam są konkursy. Tak. Tam nie ma przypadkowych osób wkładanych jak królik z kapelusza. Tak? Dlaczego to nie może być na szczytach władzy? Dlaczego nie ma konkursu na premiera? No, są ekonomiści, są uczelnie, jest dorobek, na miejscach IPN-u i tak dalej, no historycy, no jest tego w Polsce naprawdę, jeszcze wszyscy nie wyjechali i nie są zamordowani. I dlatego my podpowiadamy metodę, która działała, jak było 550 lat parlamentaryzmu w Polsce. My mamy tradycję, my mamy historię i skorzystajmy z tego. Nie bawmy się w partię, bo to jest wynalazek szatana, który się cieszy, dzieli i rządzi. Mamy 14 mandatów, z których większość jest partyjna, dzielą, prawda? Ale to można by tak kontynuować, dziękuję, może że pan powiedział. Oczywiście ta prognoza jest bardzo słuszna, tylko mamy problem, że tak, docelowo widzimy punkt B, na przykład monarchię, sejmiki ziemskie, no wszystko widzimy, bo właściwie prosty człowiek wpadnie, że przecież partie dzielą. Nie można nam zaproponować 7 kandydatów z różnych partii, bo zawsze wybieramy tylko, który będzie reprezentował tylko tą swoją partię, tak? Czyli mamy tam Dudę i tak dalej, i tak dalej. Kogo byśmy nie wybrali, to będzie reprezentował tylko tą część. No przecież gdyby każda partia, albo gdyby był taki wymóg, że nikt nie może kandydować na reprezentantach, to 5-10 lat wcześniej, znaczy kto był w partii, tak? Musi być co najmniej 10 lat bezpartyjny, no bo on wtedy ma szansę reprezentować większą ilość ludzi. Ale nie ma tego, zostawmy to. Spokojnie. Nie mówmy o tym, bo to jest, wiecie, wtedy dyskusja to mniejsze życzenie. Sejm powinien być instytucją sprawczą, czyli diagnozę wyrok wypracować, ona jest, i od razu podjąć jakieś działania. I teraz tak, mamy punkt B, do którego chcemy dojść, czyli to, co mówi marszałek. Powinny być sejmiki i tak dalej, i tak dalej. I pojawia się podstawowe pytanie, czyli wiemy co, tak jak Machenie, który odkrył Mieczmana, no zapłon, tak? No i możemy dyskutować, że zapłon taki, taki, ale przy pana, ale czy pan to naprawi? No więc właśnie zawsze brakuje tego quomodo. Jak dojść do tego punktu, mając taką sytuację jak dzisiaj? Nasi przodkowie, zagwiązując Gryfa Pomorskiego, czy walcząc, nie wiedzieli, czy uda im się pokonać, ale walczyli. Ale walczyli. Solidarność walczyła. Oszukali ich, tak, ale walczyli. A my nie chcemy zamieniać słowa w czyn. Znaczy, my zamieniamy, bo jako królestwo działamy. Ale jest ta sytuacja, czyli wybory prezydenckie. I musimy podjąć jakąś decyzję i podpowiedzieć Polakom, jak się zachować. Bo chcemy quomodo, czyli dojść, wiemy jak, musimy wiedzieć jak, bo jeżeli my nie wiemy, mówimy, słuchajcie Polacy, jest źle, prezydent jest zły, sejmiki trzeba zrobić i tak dalej, no to my cały czas mówimy, co trzeba zrobić, znaczy, co trzeba naprawić, ale oni powiedzą, dobra, a powiesz mi, jak to zrobić? No jest problem, tak? No więc i mamy tą sytuację, wyłożyli karty na stół, proszę bardzo, w najbliższym czasie 10 maja Polacy, chodźcie do wyboru, więc mamy pierwszy problem, iść, nie iść. Tak? No iść, nie iść. Można też iść i oczywiście zrobić głos nieważny. Mam obywatelski obowiązek, ale nie będziecie mi tutaj hitu wciskać, ja głosuję, bo nieważny głos, tak? To jest pierwsze. Mogę iść i zakreślić jakąś osobę. No to teraz mówimy, ale królu, jesteś taki mądry, no to króluj nam. Wiemy, ale królowie byli w takich sytuacjach. Tak, Łokietek, no było królów, tak, że byli w sytuacji, Leszczyński, Stanisław,
No i musieli podejmować decyzję. To nie było nigdy takiego komfortu, że król coś wiedział, dajcie mi władzę, a ja będę wiedział, jak rządzić. To najpierw chcę ją zdobyć, tak? Gdzie masz głowę? Więc musimy troszeczkę, panowie, ja was proszę, ja was bardzo proszę, pan Cezary odwrócił troszkę w moim kierunku, bo tam idzie kamera w tamtą stronę. Ja mam medale. Ja bym proponował, żeby każdemu teraz, marszałku, troszkę narzuciłem styl, ale zobaczycie, jakie to będzie ciężkie. I ja wam narzucę to dzisiaj. Władzą królewską powagą narzuca. Nie mówcie mi już więcej, bo 99% Polaków mniej więcej wie, o co chodzi, albo czuje, a jak nie wie, to po prostu nie wie, bo nie interesuje się tym. Pan powiedział na przykład, że jest pan apolityczny. Zobaczcie, jakie to jest nieszczęście, żeby dzisiaj być, no, to mówi, a nie jestem, a dlaczego? Bo nie chcę się opowiedzieć za partią. Gdyby nie było partii, byłby pan polityczny. My musimy być polityczni, tylko nie możemy się opowiadać za partiami, partie dzielą, to jest po pierwsze. Proszę was teraz, macie po 5 minut. Zobaczcie, jakie to jest trudne. Jak w szkole, tak? Normalnie będę wam dwóje wstawiał, jak będziecie mówić nie na temat. I proszę was, mówcie na temat. Co robić? Nie mówcie mi, że solidarność. Wszystko wiemy, tak? Znaczy większość wiemy, albo dużo wiemy. Jak się zachować mamy teraz? Jak się ma... Może ktoś powie, no to trzeba, nie wiem, starać się o broń, trzeba walczyć. Mówcie, co wam do głowy przyjdzie. My podpowiemy. Uważamy, że powinniśmy sobie dać tydzień, dwa czasu i w końcu zdecydować, że tak, trzeba iść, sugerujemy nie iść. No dobra, jak nie iść, to jest proste, na wybory. Sugerujemy iść i zagłosować na. Proponujemy w pierwszej kolejności, załóżmy na Dudę, w drugiej kolejności na Mirosława Piotrowskiego. Oczywiście oni ze sobą konkurują, więc tu musimy wyrobić jakiś konsensus i być może jakoś to załatwić, bo jeden drugiemu podbiera głosy. Więc proponujemy, żeby, ja bym tak powiedział, proponujemy PiS-owi, żeby zaczął szanować Mirosława Piotrowskiego i też księdzu Rydzykowi, żeby oni się jakoś dogadali, tak? Ale my nie poprzemy nikogo, kto nie podpisze z nami pakta konwenta. Z narodem właściwie, z pakta konwenta. Pierwszy warunek, wypowiedzenie konwencji drzew. Drugi warunek, powiedzieliśmy to, intronizacja Jezusa Chrystusa. I możemy powiedzieć warunki, my jako my. I teraz pytanie, ale was jest to przecież garstka, was jest 3-4, oni was zlekceważą. No i w sumie powiem wam szczerze, na 90% jest ważne, ale jeżeli oni wiedzą, że my trzymamy z Bogiem i z Maryją, to będą mieli pewne problemy, tak jak z Hallerem było. Haller jako jeden człowiek wygrywa nagle, słuchajcie, bitwę warszawską, mówi, uderzmy w Święto Maryi, idźmy pod tymi sztandarami, wygramy to. No to było nie do wygrania, tak? Więc my jako garstka też możemy coś zrobić. Problem w tym, że naprawdę jest trudne. Oni przestali z nami grać w warcaby. To już nie są warcaby. Szachy. To już zaczynają być szachy. I to naprawdę poważne szachy. Bo nie wiadomo, co mają na myśli. Czy to jest ustawka, że PiS chce przegrać? No bo to, co się stało tutaj, to właściwie wychodzi w Pucku i Wejherowie, to PiS sobie sam strzelał w kolano. Czyli może być tak, że Kaczyński mówi, słuchajcie, my musimy oddać władzę, bo my się nie wyrobimy z tymi dotacjami, z tym wszystkim, innym rzucimy i oni niech wycofają te 500 i tak dalej, bo my już nie dajemy rady. Na przykład, może być tak, prawda? Inni powiedzą, my to załatwimy, bo dla nas nie ma problemu. Wycinamy 500+, Polacy sobie wyjeżdżają, protestują, to my wojsko i tak dalej. I teraz tak, wojsko. Sygnały są, że wojsko popiera Królestwo Polskie. Królestwo Polskie, rozumiecie? Oni są spanikowani, czyli co? Więcej Ameryki. Więcej wojsk amerykańskich. Najlepiej na takie manewry, gdzie będą cały czas manewrować te 20 tysięcy wojska, bo w tej chwili jest chyba 5-8 tysięcy, a na manewry przyjedzie 20 tysięcy, tak? No to więcej manewrów, bo polskie wojsko może zdradzić trzecią RP. No ale my nie chcemy żadnego, co powiedzieć, wojny, ani wojny domowej, ani jatki. My absolutnie tego nie namawiamy. Ale na rzeź dobrowolnie nie pójdziemy. Od razu to powinniśmy dzisiaj powiedzieć bolszewi, że my na rzeź nie puścimy nikogo. I będziemy, jak zobaczymy tylko milimetr, że przekroczyli próg, że milimetr przekroczyli próg, że a to wojska obce, a to coś tam, a to 5G, a to coś, co zagraża bezpieczeństwu. Co zrobimy, panie Edwardzie? Będziemy nawoływać Polaków do solidarności. 10 milionów Polaków stoi, tak? I zamiast pracować, uzbraja się, tak? Staje strajk powszechny, strajk generalny. Nie będziemy szanować władzy, która promuje pornografię, alkoholizm, gender i tak dalej. To nie jest natura Polaków, Kaszubów i tak dalej. I to jest nasze działanie. Powinniśmy im to powiedzieć, ultimatum. Jeżeli nie wycofiecie się w najbliższej sytuacji, nie, że Duda jeździ i mówi, ja wam obiecuję, że to, co zrobiłem, to zostawię, czyli gender zostawię, a tam będziemy w szkołach, to wiecie, będziemy jakoś to ratować. Jeżeli dalej będziemy podpalać Polskę, a potem tam będą lokalni gasić, i tak dalej. Nie możemy tego tolerować, zrozumcie to. My musimy powiedzieć, non possumus, panie Duda i reszta, obojętnie kto by nie wygrał. Nie interesuje nas, kto tam wygra za bardzo. Kto by nie wygrał, musi powiedzieć Polakom,
ja zacznę zastanawiać się nad ustrojem, zacznę zastanawiać się nad monarchią, zacznę zastanawiać się, czy muszę wypowiedzieć konwencję gender, muszę po prostu intronizować i ślubować i tak dalej. Jeżeli nie, strajk generalny, tak? No i teraz w tej konwencji, może ja za daleko teraz poszedłem, mówię, nie, królu, spokojnie. Będziemy sobie komentować, wygra Duda, będziemy komentować, przegra Duda, będziemy komentować. No dobrze, ale my idziemy na rzeź wszyscy, my idziemy do Piaśnicy. Ile jest do Piaśnicy? 12 kilometrów, tak? Ja myślę, że już 3 kilometry żeśmy zrobili. Już 3 kilometry mamy za sobą, Polacy. I do Piaśnicy coraz bliżej, tak? Bo tutaj, niech sobie tu przyjadą Polacy i zobaczą Piaśnicę. Jak to się stało, tak? Jak to się stało? Hitler tu był. Wojciechowie się nazywa. Cieszył się. Ja sobie wyobrażam, jak ktoś tu przyjedzie i powie, no słuchajcie, no nie ma wyjścia. Pasek wyjeździe, mord więźniów 10, 11 na dziedzińcu tutaj Wejherowa, tak? Czemu się o tym nie mówi? To wszystko ludobójstwo, tak? Nawet pojawiały się... Po co jest wojna? Pomyślcie, po co jest wojna? Po co jest wojna? Żeby móc bezkarnie mordować, po to kraść, jest wojna i kraść. I kraść i bogaci. Czyli praktycznie to ona już jest, bo oni bezkarnie kradną i jeszcze tylko nie mordują. Mówią, ten pokój jest fajny, bo możemy kraść. Ale kurczę, jakieś sądy nam robią, pozwy nam robią. Nie lepiej by to było ukraść i zabić? Albo zabić i ukraść, no to potrzebna im jest wojna, tak? I nie kombinują tego? I dlatego ja wam mówię, sprawa jest poważna, tak? Ja nie przyjechałem tutaj umacniać swoją władzę królewską. Mówiąc o senatorach, to ja daję rozwiązanie. I to takie rozwiązanie na wypadek takiego, powiedzmy, sytuacji, że Gnaru się nie zbuntuje na przykład na panią Kidawę-Błońską. Bo może być taka sytuacja, że jak wybiorą... Bo oni myślą tak, Duda zrezygnuje, przyjdzie Kidawa-Błońska, Polacy nie się stało, tak, i tak dalej. A jak Polacy powiedzą, nie chcemy takiego, my nie akceptujemy tego w ogóle. Tej pani nie akceptujemy, nie będziemy szli do pracy i nie będziemy akceptować. Te wybory były oszukańcze, bo my wybieramy z tej puli, którą nas rzucacie. Dajcie, pozwólcie nam wybrać własnego. My sobie wybierzemy halera, znajdziemy w Polsce halera, tak? Znajdziemy w Polsce halera. Żeby było na dole w porządku, to musi być u góry w porządku. Jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko jest na miejscu. Jeżeli jest właściwy król, właściwy przywódca na miejscu, to wszystko jest. A jeżeli jest jakiś sodomita na górze, jeżeli jakiś kurde judaista czy ktoś, nie będzie w Polsce w porządku. To jest wykluczone. I dlaczego my nie możemy sobie wybrać własnego przywódcy, tak? No bo ordynacja bolszewicka, bo konstytucja bolszewicka, bo coś tam bolszewicka. A co nas to obchodzi? Wiecie, co mówili hitlerowcy, jak wchodzili? Umowy międzynarodowe jest kawałek papieru, który można potargać. Oni tak traktowali prawo. Tak, potargać, tak? No niektórzy też to robią w Sejmie. A my po prostu trzymamy się jak pijane płotu tego prawa bolszewickiego. A oni coraz bardziej nam przykręcają śruby. A to podatki, a to, a to za parking. Ja widziałem dzisiaj pan Cezary, albo tu, wczoraj ten pan marszałek, albo mi tutaj zaraz parking, a to, co to gestapo jest? Że przychodzą i pan źle zaparkował, pan tutaj może guzika nie zapiął, a może czapki pan nie zdjął, prawda? No co to kurde je? Zostawiam samochód otwarty i do nimi nie ma prawa nic. Co to za terror jest, że nie mogę zostawić mojej własności, bo zaraz jakiś dodatkowy podatek za postój? Co to jest? Dlaczego my się na to godzimy? Za śmieci płacimy, to jest cenny materiał, to my płacimy za to. Zamiast nam płacić, to mówili nam, że my mamy zapłacić, tak? No to po prostu tak, jakbyśmy zanosili złoto do jubilera i powiedzieli, proszę pana, czy przyjmie pan to złoto? Tak, ale musi pan mi zapłacić jeszcze. No. Przecież to jest jakieś szarty. Surowce wtórne. Przecież to są surowce, tam i złoto też jest, bo przecież ludzie oddają różne rzeczy, tak? To się wykorzystuje. To organiczne rzeczy idą na kompost i tak dalej, to się utylizuje, a nieorganiczne odzyskuje się wszystko i z tego się bierze pieniądze. I nam mówili, że my musimy płacić to dużo. Ale podatek za cukier... Państwo jest od czego? Ja wam powiem jeszcze, bo teraz będę troszkę... Zagęgam raz tylko. Państwo jest po to potrzebne, żeby dbać o koszty, nie o przychody. Koszty życia człowieka muszą być jak najmniejsze. Energia za złotówkę, mieszkanie za 200 zł, cokolwiek, rozumiecie, gaz 20 zł, a reszta sobie ludzie poradzą. Jak najmniej, szkoła za darmo, szpital za darmo, telewizja. Koszty za darmo, wszystko za darmo. Nie stać nas? A cło, a podatki pośrednie, a za przewóz, ile oni mają kasy? A za emisję pieniądza biorą 100 miliardów. Gdzie te pieniądze są, panie Morawiecki, tak? Stać nas na to, naprawdę, żeby podatków od osób fizycznych nie było, od emerytur, żeby nie. Oni dają 13 emeryturę, którą mogliby zmienić, znieść podatek i byłaby 13, tak? A nawet 14. A królu, a co z tym złotem, co wróciło za Anglię część? Nie, zostawmy, nie rozdzielajmy się. Chodzi o to, słuchajcie, że my musimy podjąć tutaj stanowcze, czy mamy oddziaływanie. To musicie zaufać, tak? My ryzykujemy. Myślę, że oprócz tego, że jest duch narodu, bo jest, to jest duch każdego z nas. Duch każdego z nas. Dzisiaj mieliśmy incydent w Pucku, kiedy gościu nagle nie wytrzymał i wyszedł i mówi coś tam.
Oni się boją naszego ducha. Tu jeszcze tu w Kaszubach było 600 lat ducha. 600 lat, to było 600 lat, no może przesadzam, bo to 1648 to trzeba by tam 400 lat spokojnie. 400, tak, no, 400 lat możemy spokojnie to powiedzieć. Słuchajcie, i nie pokonali tutaj Kaszubów. Oczywiście trochę pokonali, bo nie mamy już Kaszubów w Szczecinie, nie mamy Kaszubów w Koszalińskiem, tu wycięli, tak? Metodyczna praca pozwoliła i zwinęli was trochę jak Ślązaków, zwinęli was jak dywan, prawda? I ten dywan Słowińców o tamtej strony Królewiec zablokowali, a tutaj ściskają was właściwie pod ścianę, tak? Wy już dalej nie możecie gdzieś iść, bo już za drugą stroną są Ruscy. Wy już nie macie gdzie iść, wy jesteście jak przycisnęli was tutaj na tym skrawku Pomorza i wy już nie macie gdzie iść. Musicie tego pilnować, okopać się i tak jak ta wizna, pamiętacie, jak Termopile, musicie się tu bronić, tak? Ja tu przyjechałem, żeby was wzmocnić. I nie potrzeba nam kłótni. I trzeba powiedzieć, jeżeli nawet chodzisz, masz tu legitymację partyjną, tam ją zostaw, tam w portierni, tu masz przyjść bez legitymacji partyjnej, tam ją zostaw, tam sobie idź, zostaw. A tu masz kuźwa przyjść i być Polakiem. A jak chcesz być jakimś pisowcem, kodowcem, jakimś innym, to sobie idź tam do swojego pana. Bo tu masz służyć Polsce, a nie partii. Idź, cóż sobie partii. I spotkania bezpartyjne, tak? Królewskie, monarchiczne. I te są wszyscy polityczni, bo on nie trzyma się jak pijany po jakiejś klamki swojego pana. Ja wiem, że problem jest generalnie w pieniądzu, bo nie mamy pieniędzy, bo nas wysysają. To, co powiedział pan Cezary. Wysysają nas kanclerz. I my nie możemy własnych pieniędzy się doprosić później, tak? Wysysają nas. Ale to zmienimy. Umierzmy tylko w jedno, że przy pomocy to, co wszyscy tu mówimy, tak? Bo tu nie ma kogoś, kto by nie mówił w tej konwencji, że jeżeli Maryja z nami, Jezus z nami, to wygramy. Tylko musimy być to, co powiedział Jezus. Bądźcie roztropni jak węże, a nie skazitelni jak gołębicie. Nie powiedział, módlcie się, a ja wam wszystko załatwię. Tak. Nie, nie. Powiedział, bądźcie roztropni. I teraz przed tymi wyborami musimy być roztropni jak węże i nieskazitelni jak gołębie. Co to znaczy nieskazitelni jak gołębie? Nie sprzedać swoich wartości. To jest zasada, tak? A teraz wąż. No wąż jest chytry, wąż jest przebiegły. Wąż nawet jest utożsamiany często z szatanem. Więc Pan Jezus specjalnie powiedział, żeby coś powiedział, ale nie mam szansy, bo wąż jest szatanem, to ja tutaj... No też możesz być wężem, tak? Porównał Jezus, że nie możesz, dasz radę szatanowi, tylko nie możesz zrezygnować z pryncypiów, zasad. To jest pierwsza zasada. Ja ci wtedy dam łaskę. Pokonasz szatana. No i tu mamy ten dylemat, tak? I powiedział Jezus, jeszcze utrudnił nam zadanie, powiedział, sam nic nie zrobisz beze mnie. Tam, gdzie dwóch, trzech w imię moje, tam dopiero jest Jezus. Dwóch, trzech możesz zrobić. No to dlatego ja jako król niewiele zrobię. Nie mam dwóch, trzech koło, nie dam rady. I tutaj Pan ładnie się pomodlił, żeby łaska Ducha Świętego zeszła, żebyśmy coś mądrego dzisiaj na koniec, bo wierzcie mi, nie mam gotowej recepty. No naprawdę, ja nieraz północy nie śpię, i mówię, no jak z tego no piękny ruch zrobili na szachownicy. Proszę bardzo, ciach. A może jeszcze jakiś zawistują jakiegoś człowieka? A może kogoś się połączy? A może Duda się nagle wycofa, bo koronawirus, powiedzą, wycofujemy Dudę, tak? No i nagle my wszyscy, jak to się mogło stać, że Duda nie startuje, no i co teraz będzie? A może się tak zdarzyć? A może się jakiś zamach, bo te głupki jeszcze do Smoleńska chcą lecieć, tak? No, tak jakby w Polsce ludzie no, po prostu coś szykują, tak? Coś kombinują. Dokładnie, królowie. I my musimy być na to wszystko przygotowani. Także po 5-10 minut, słuchajcie, nie róbmy tak, że już mi się podoba, że nie musimy, ale spróbujmy, żeby wysilić tak umysł, żeby nas Pan Bóg natchnął, żebyśmy coś po prostu powiedzieli, jak to zrobić, jak głosować, na kogo głosować. Nie oceniać już sytuacji, bo mniej więcej już wiemy, jaka o jest. Trudna jest. Bo inni czekają. No Panie Królu, wybraliśmy Cię, to Ty decyduj za nas. My pójdziemy za Tobą, ale powiedz nam, co mamy robić. No a Król mówi, wiecie, jeszcze nie wiem, bo muszę się skonsultować z Radą Królewską, tu z Sejmem Pomorza, bo sytuacja jest naprawdę skomplikowana, nie? Ktoś zabierze głos teraz, Panie Cezary? Ktoś ma jakoś, coś mu natknęło? Kogo natknęło? Ciężka sprawa. Może pan... Nie, może pan nie mówił. Pan tutaj, nie mówił. Niech pan powie. Powiedz. Jak pan czuje te wybory? Jak pan to czuje? Poza od serca. Nie mówić, że my skrytykujemy pana, jak pan powie na PiS, czy nawet na Biedronia. Tylko trzeba mówić z serca. No ja panu powiem. Ja na PiS głosować chciałem. Znaczy na... Bo ja miałem takie dlatego, że wie pan... To drugie to jest takie oszczekane diabelstwo. Jak ja to słyszę, jak oni jadą, czy to jest ten kot, czy to wszystkie inne są, jak oni się... Ale pan uważa, że pójście na wybory i zagłosowanie rozwiąże polskie problemy? Nie, to nie będzie. To już jest koniec, że to jest wszystko rozwiązane problemy? Nie, to będą problemy dalej. No to jakie ma pan dalsze rozwiązanie? Ja żadnego nie mam. Musi ja pan, ma duże doświadczenie, musi pan powiedzieć.
Boga prosić, żeby tylko... No to już jest jakieś rozwiązanie. Żeby było jakieś tam... Czyli modlitwa, krucjata, tak? Modlitwa za ojczyznę. Tak, bo tylko ty to może być, Panie, i bo im więcej będziemy się modlili i tak dalej, tym więcej będziemy wysłuchani. A jak tutaj odejdą jeszcze od kościoła, jak odchodzą, to nie ma co, bo ci, co tak szczekają, co ja mówiłem, dla mnie to są jak pederasty, Panie, te wszyscy. Ja i tak uważam, bo wszyscy, jakby teraz doszło do głosowania, a ten Biedoń by wygrał na przykład, ja mówię, to te wszyscy tam lewicowe, kody, nie kody, to wszystko będzie na Biedona głosowało, żeby zniszczyć Polskę. Kod będzie, wszystko będą głosowali na tego, co oni tam, jakby Duda przegrał. To na tego wszyscy, to lewica by wygrała, oby tylko, tak, ale to, wiemy, to wszyscy właśnie... będą na niego głosowali. Bo to nie są Polacy. To jest kość. To ja widzę. Tak, ale, piątego tak pokolenia. My ale szanowni państwo. Słuchajcie, ten materiał ktoś obejrzy kiedyś. Sprawdzimy, jak ktoś jest profetyczny. Ja powiem tak, jako pierwszy. Duda nie wygra tych wyborów, tak? Niech każdy z was powie, jak typuje, czy Duda wygra wybory, czy jak też, jak zobaczymy, czy jakaś większość, zajmiemy się tym tematem, jaka jest większość nasza. Czyli jak pan powie, że wygra, to zajmiemy się sytuacją w sytuacji, kiedy on wygra. Jeżeli większość powie z was, że nie wygra, to wtedy zajmiemy się sytuacją, w której powstanie, kiedy on nie wygra. Myślę, więc że... niech pan za pierwszy powie, czy ja wygra. Ja myślę, nie... że chyba tak mam nadzieję i myślę, że wygra. Dobra, idziemy dalej. Pan. Ja mówię... Będzie ciężko, ale w drugiej turze wygra. Dobrze. Pan Rafał? Znaczy, ja mógłbym rozwinąć wypowiedź, ale to może później, tak? No, najpierw zobaczymy, ile, bo 2-1 w tej chwili jest. No, myślę, że wygra. Dobra, 3-1 to chyba jest, to tylko można zremisować. Marszałek. W tej sytuacji, jaką my mamy i w tej konwencji, gdzie musi zebrać 100 tysięcy podpisów, gdzie musi mieć potężny komitet, musi mieć pieniądze, i potem media, bo to w zasadzie wybory wygrają media. Wybory wygrają media. I tam będzie nadawane 24 godziny na dobę. Ja uważam, że to jest nieuczciwe, to jest niemoralne, bo to jest zanęcanie tak jak rzuca się przed polowaniem, tak? Żeby przyszła ryba, żeby przyszły zające, ptaszki, to jest zanęcanie. To nie jest uczciwe. Uczciwe jest poszukanie autentycznych kandydatów. A to są kandydaci, którzy się pojawili z nadania partii. Ale to tak teraz się ale stało. Pytanie, ale ja uważam, że dojdzie do nieoczekiwanej zmiany miejsc. Może też tak. Może być tak zwana nieoczekiwana. Mogą być to różne wydarzenia polityczne, międzynarodowe. Wspomniany koronawirus może być. Może być jakiś atak islamistów nawet, tak? Wszystko się może wydarzyć. Tak się chełpią, że Polska jest taka bezpieczna. A na pewno jest ktoś, kto myśli, już my wam pokażemy, jaka ta. Ale minister oddał tą sprawę Maryi. W każdym razie, jeżeli my sobie możemy, jeżeli nasze władze dopuszczają, żeby państwowa uroczystość nie była godnie, nie przebiegała jak się należy, tylko sobie jeszcze wpuszczą krzykaczy z gwizdkami. Jeżeli burmistrz Pucka namawia, żebyście sobie gwizdki przynieśli, to tu wydarzyć naprawdę wszystko się może w tym państwie. Bo oni sobie nawet zamówią tych hałaśliwych... Tak, z gwizdkami, z banerami i tak dalej. Ale jak pan uważa, to kosztuje. Wygra, przegra, nie, dlatego trzymuje się. Ja nie jestem pewien. Dobra. Nie jestem pewien. Okej, okay. Nieoczekiwane okoliczności. Bo ja stanąłem do walki na rynku. Spokojnie. Ja pierwszy uderzę. Spokojnie. Moim zdaniem nie jest ważne, kto wygra, tak? Tylko akurat tak się złożyło, że to będzie plebiscyt. Tak. Czyli. I mamy do czynienia z sytuacją, czy lepsza mafia wygra, czy gorsza mafia wygra. I moim zdaniem warto było dożyć tych czasów, bo w historii być może nie mieliśmy takiej sytuacji, żeby zweryfikować swój naród. To głosowanie na prezydenta będzie zweryfikowaniem Polaków, tak zwanych Polaków, którzy tu mieszkają. Czy są sodomitami, złodziejami, oszustami, zdrajcami i
reprezentują najlepszą chwałę targowicy sprzed 250 lat, czy są oszukiwanymi patriotami, bo tak bym nazwał zwolenników PiS-u. Ale to warto, tak? To warto się przekonać, która szala wygra, bo do tej pory najprawdopodobniej przez 300 czy 350 lat byśmy się oszukiwali. Czyli niby mieliśmy demokrację szlachecką, to było 14%, która nas broniła i wyzyskiwana była reszta społeczeństwa, która w ogóle, czy prawie w ogóle nie identyfikowała się z tym systemem. I teraz mamy okres, gdzie to wszystko się przemieliło, szlachta przestała funkcjonować, bo niestety zdradziła Polskę. Chciała mieć kosztem całego społeczeństwa Eldorado, a tak się nie da żyć. Nie potrafili w pewnym momencie, to znaczy nie dotrzymali z mojego punktu widzenia ślubu lwowskiego i dlatego zapłacili najwyższą cenę i płacą do dzisiaj. Być może do końca świata będą płacić, jeśli nie klękną przed Maryją i nie zaczną z powrotem ślubować królowej Polski. Ale dzisiaj tak się złożyło, tak te mafie partyjne ułożyły, że Polacy będą musieli się określić, bo bez względu na to, ile osób jest po drugiej stronie Dudy, to wszyscy reprezentują mniej więcej tą samą opcję, tak? Na siłę chcą dojść do koryta, tak? Po trupach, jedni bardziej, drudzy mniej, prześcigają się w metodach i tak dalej, ale oni chcą żyć lepiej niż żyją bardzo dobrze, tak? Bo oni wszyscy żyją bardzo dobrze, a chcą żyć doskonale, tak? Czerpać, jak to się mówi, z tego runa złoto i brylanty w nieograniczonych ilościach. I myślę, że to jest najważniejsza rzecz, żebyśmy my jako ci, przepraszam, że tak brzydko powiem, ale trzeba wreszcie powiedzieć, ta lepsza część społeczeństwa, bardziej światła, która ma świadomość rzeczy, żeby się przekonała, co jest warte polskie społeczeństwo. Co jest warte? Bo my odwołujemy się do etosu solidarności, do ludzi wspaniałych, którzy tutaj pracowali, oddali życie, oddali pracę, zdrowie, etc., etc., ale wszyscy my doprowadzimy do sytuacji, że prawie wszyscy wychowaliśmy swoje dzieci. I teraz okaże się, czy te nasze dzieci na naszym etosie, ludzi 60, 80, 90-letnich, będą głosować tak jak my. Czyli staną za tym, co Jezus powiedział, szanuj rodziców swoich, tak? Szanuj. Czci ojca swego, matka przydługa, szczęśliwie żył, choćby je rozum stracił. No właśnie. I tego nie ma, tak? Tego nie ma. Dlaczego nam się nie udało zrealizować, to trudno mi powiedzieć. Nie chciałbym dzisiaj na ten temat rozmawiać. Ale ten plebiscyt odpowie nam na sytuację, jak myśmy przeżyli swoje życie. Bo dzisiaj byliśmy w kościele i ksiądz, który sprawował rekolekcję w Pucku, powiedział, że spotkał się z kilkoma takimi ludźmi, czy dziećmi zamożnych rodziców, którzy wszystko dali swoim dzieciom. Poświęcili pracę, zdrowie, rodzinę, pieniądze, zabezpieczyli pod każdym względem i tak dalej, i tak dalej. A na końcu okazało się, że brak im miłości, tak? Najważniejszej rzeczy, miłości i kontaktu. I to wszystko, co oni otrzymali, czyli te materialne rzeczy, były mało warte w stosunku do ducha, którego oni nie dostali. No tak, ale to z tym się wiąże, to z tym się wiąże właśnie. I myślę, że my jako ludzie, którzy póki co duchem jesteśmy ponad tym wszystkim, ale w materialnym świecie mało znaczymy. I do tych wyborów najprawdopodobniej nasz wpływ na to, co zrobią Polacy, nie będzie za duży. Ale przynajmniej to zweryfikuje społeczeństwo polskie. Co my znaczymy? Czy to jest czarna ziemia, czy to jest, przepraszam, gnój, czy to są brylanty, które świecą? To trzeba zobaczyć, tak? To trzeba zweryfikować. Mówi się, liczymy szable. I ten plebiscyt
na tak zwane mniejsze zło, czy zło już, które w jawny sposób się określa, który mówi, że ja już jestem sodomitą i mam oczy diabelskie i paznokcie szatańskie, czy oni wygrają, tak? Bo to na to pójdą gigantyczne pieniądze. Oczywiście w większości niestety nasze pieniądze, zagrabione, ukradzione i tak dalej, nasze pieniądze pójdą na ten plebiscyt. Ale, no ale też za który my zapłacimy, tak? Ale moim zdaniem warto, bo to spowoduje, że przynajmniej będziemy wiedzieć, na co mamy liczyć, oczywiście nikt nam nie powie, czy w jakich przedziałach jacy Polacy głosowali, tak? Bo to też jest ważne. Jeśli okaże się, że młodzi Polacy i w średnim wieku do 30 głosują dla sodomitów, to najprawdopodobniej tego narodu nic dobrego nie czeka. Jeśli okaże się, że my ludzie 50-90-letni będziemy głosować na Dudę, czy wybierzemy Dudę, prawda, czy mniejsze zło, to w tym momencie i tak nas czeka tragedia. Bo młodzież nie zabezpieczy tego wszystkiego i tych ideał, które myśmy poświęcili życie. Czyli można powiedzieć, że tak jak w tym kazaniu ojciec powie, ja straciłem życie. Ja straciłem życie. Bez sensu było mi żyć. Ja nie stworzyłem nic dobrego. Ja wychowałem żmiję. Żmiję wychowałem. Tak. Ale to jest bardzo ważne, bo może to Polakom uświadomi, jakiej tragicznej sytuacji my jesteśmy. Bo w tej chwili jest, gonimy za zwycięstwem. Tak? Chcemy mieć lidera tak zwanego, wymyśliliśmy sobie go, że on jest cudowny, wspaniały i tak dalej. I mówi językami, i się świetnie pokazuje i tak dalej, i tak dalej. Ale to nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Jeszcze raz, nie da się w społeczeństwie zabezpieczyć czy wyjść z ofertą do wszystkich. I każdy z tych, którzy występuje publicznie, powinien wyraźnie powiedzieć, do kogo ja idę ze swoim zdaniem, ze swoją mową, tak? Że ja nie uznaję tych, nie uznaję tych, nie uznaję tych, nie uznaję tych, nie uznaję tych i tak dalej, i tak dalej. A dzisiaj nie ma takiej sytuacji. Dzisiaj mamy ludzi, którzy mówią, ja mówię do każdego. Ja chcę, żeby każdy na mnie głosował. No nie da się. Nie da się. Nie da się. Nie da się przekonać sodomity, że ja wierzę w Jezusa Chrystusa. No nie da się go przekonać. On ma Boga gdzie indziej. Kapliczka jego jest gdzie indziej. A dzisiaj nie ma człowieka, nawet tego Dudę, który jest mniejszym złom, on chce być prezydentem wszystkich Polaków. No nie możesz być. Musisz określić, jaką cywilizację chcesz budować, bo z pewną grupą ludzi, z pewnymi ludźmi, z pewnymi systemami nie jest po drodze. I nigdy nie będzie po drodze. Z Żydami, którzy mogą mordować, kraść i w imię ochrony swojego życia może zabijać innych, to nam, chrześcijanom, nie jest po drodze. Bo my czasami jesteśmy gotowi oddać życie za drugiego człowieka. A on tego nie zrobi. To jak można z nim zrobić, wybudować jeden dom? No nie można. To są zupełnie inne systemy wartości. A dzisiaj mamy zakamuflowanych Żydów w Polsce. Może ich być nawet i 5 milionów. 250 lat temu Jakub Frank przeszedł z judaizmu na katolicyzm ze 100 tysiącami Żydów. W 1750 którymś roku. Koniunkturalnie. 100 tysięcy Żydów zmieniło wyznanie na rzymskokatolickie. Zmienili nazwiska. I od tego czasu oni stale zmieniają. Ostatni raz przed II wojną światową, w czasie II wojny światowej i po II wojnie światowej. Żydzi zmienili nazwisko na Kowalski. I dzisiaj on jest Kowalski i chodzi do kościoła. Ale on nie jest Polakiem i nigdy nie będzie Polakiem. On nigdy nie ma świadomości Jezusa Chrystusa. Nie ma i nie będzie miał. Bo on to zrobił tylko po to, żeby nas oszukać. Wykorzystać.
żeby dokręcić nam swoją głowę. Pełna zgoda jest, żeby Polacy byli do szyi, ale głowa musi być żydowska. Da się tak żyć? Jest zgoda Polaków na to, żebyśmy w tym systemie funkcjonowali? No nie jest. My nie mamy takich obłędnych pomysłów. My nie mamy takich przemyśleń, żeby w ten sposób pacyfikować kogokolwiek. My mówimy, Żydzie, jeśli chcesz żyć w Polsce, to żyj. Jeśli chcesz sprawować swoją religię, sprawuj. Ale do pewnych rzeczy się nie nadajesz. Nie wolno ci tego robić. Nie wchodź tam, gdzie drzwi są dla ciebie zamknięte. A dzisiaj oni wszędzie są. I dlatego warto myśleć dzisiaj, bo do tej pory takiej sytuacji nie było, że bo tak zwana opozycja była rozdzielona, podzielona i posiadkowana, a dzisiaj wiemy, że nie ma opozycji. Jest jedna struktura, tak? Rodzina jest opozycją. No rozumiem, ale to się okaże w głosowaniu, tak? Natomiast opozycja jest zjednoczona. W związku z tym warto zobaczyć dla nas, tak, przy tym stole, którzy wierzymy w patriotyzm, wierzymy w Boga, wierzymy w wartości związane z Christianitas, żeby się przekonać, z jaką materią mamy do czynienia. Czy myśmy w ciągu tych 5 lat cokolwiek zmienili, czy myśmy cokolwiek wyprostowali, czy Bóg jest z nami, czy Duch Święty chce zaangażować się w nasze dzieło. To jest ważne, bo do tej pory, do tego momentu, do tego spotkania często mieliśmy problemy, tak, żeby to wszystko pojąć. Dlaczego tak, skąd to się bierze i tak dalej. I teraz w tym układzie, tutaj, być może to jest to miejsce, skąd wyjdzie ten płomień, który zmieni oblicze. Tak? Bo widzimy, że 80. rok to nie był ten płomień. To był znowu, to był płomień chanukowy. Wtedy zapalono nam płomień chanukowy. Nie polski, nie solidarnościowy, nie patriotyczny, tylko chanukowy nam zapalili. I palą do dziś. No niestety, i to w naszym Sejmie. Teraz proszę powiedzieć, kto wygra, bo tutaj król oczekuje odpowiedzi. No, moim zdaniem może nie wygrać Duda. Pokazały to wybory do Sejmu, tak? Że tylko na zasadzie Donta, czyli wydmuszki, tak, którą wymyślono, PiS wygrał, tak? Bo głos do głosu to przegrali, tak? Realnie przegrali, tak? A moim zdaniem 4 miesiące, a za do maja, to sytuacja jeszcze bardziej się naostrzy, bo tamten układ złapał.